Ostatnio popularny jest PoE.exe, czyli ta straszniejsza wersja Poe. I podobno PoE.exe niedawno odwiedził Brookhaven RP. Chodzi legenda, że można go znaleźć o 3 w nocy na tej najwyższej górze w grze. Ale tylko o 3 w nocy, o żadnej innej godzinie. Dlatego w dzisiejszym odcinku spróbujemy znaleźć tego strasznego Poe'a i myślę, że może nam się to udać. Oglądacie koniecznie film do końca, będzie naprawdę bardzo ciekawie. A ja słuchajcie, wchodzę do domu i ogólnie już się ściemnia. Nie ma jeszcze 3 w nocy, ale jest jakaś 21, zaczyna się słuchajcie ściemniać. Nawet myślę, że ja już się mogę przygotować na tą wyprawę, co nie? Do 3 w nocy to co prawda jeszcze daleko, no ale czemu miałbym się nie przygotować? Dlatego słuchajcie, myślę, że wezmę sobie takie rzeczy, jak na pewno coś do bronienia się, więc może wezmę tą siekierę. Wiecie, nie wiadomo co ten Poe będzie chciał ze mną zrobić, kiedy mnie już zobaczy, ponieważ jest to demoniczny PoE.exe, więc lepiej jak będę miał coś przy sobie. Dodatkowo wezmę sobie też latarkę, bo na pewno będzie ciemno o 3 w nocy i wezmę sobie też może lornetkę i myślę, że tyle mi wystarczy, no raczej nic więcej tutaj nie potrzebuję. Wezmę sobie też oczywiście telefon, jakbym musiał zadzwonić po pomoc, coś w tym stylu, jak coś to będę dzwonić do mojego przyjaciela, Baconka. A, w sumie wiecie co, weźmy sobie też coś do jedzonka, bo w sumie to zawsze fajnie sobie przegryźć też jakąś czekoladkę, więc weźmy sobie czekoladkę. Gdy ci smutno, gdy ci źle, to zjedz sobie czekoladkę. Dobra, to jest spoko. W takim razie chyba wszystko mamy, no i co? Czekamy po prostu na 3 w nocy, za ten czas sobie pooglądam może telewizor i posłucham mojej nowej piosenki, czyli Ercio Brookhaven RP. Okej, widzowie, 3 w nocy już wybiła, dlatego ja idę do mojego samochodu i słuchajcie, jadę pod tą najwyższą górę w grze. No i mam nadzieję, że spotkam tam Poe'a. Znaczy nie wiem, czy mam nadzieję, ponieważ jest to PoE.exe, jest to dosyć straszna postać, co nie? No i tak naprawdę nie wiadomo, co ona może mi zrobić, ale jednak chciałbym go spotkać, bo będę pewnie jedną z niewielu osób, które go widziały na żywo. A wy w ogóle możecie napisać w komentarzu, czy wygracie w taką grę jak Poe, albo czy graliście. Ja jak byłem na przykład młodszy, to bardzo dużo grałem w Poe'a i bardzo lubiłem tą gierkę, ale dobra, teraz słuchajcie, już koniec tego. Dobra, myślę, że musimy gdzieś zaparkować, dlatego może zaparkuję po prostu gdzieś tutaj, przy tej górze. O mój Boże, czeka mnie ogromna wspinaczka. No ale dobra, weźmy sobie słuchajcie latarkę. No i let's go, wychodzimy, zobaczymy, czy znajdziemy tego Poe'a, chociaż to też nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby świecić latarką, bo jeżeli on zobaczy jakieś światło, to może uciec, co nie? Dobra, może na razie sobie schowajmy tą latarkę, ale weźmy siekierę. Wezmę siekierę, żeby wiecie. Albo dobra, siekiery też nie będę brał, żeby się ten Poe nie przestraszył, czy coś w tym stylu. Dobra, gdzie on może być, słuchajcie? Też ja nie wiem, czy ta legenda jest prawdziwa, że on o 3 w nocy faktycznie gdzieś tutaj jest, ale. O! Dobra, ej widzowie, patrzcie. Jest tutaj Poe, jest tutaj Poe, jest za górą. Poczekajcie, ja wezmę lornetkę, pokażę wam to. O mój Boże, on tutaj naprawdę jest. Zobaczcie na to, widać jego oczy. Dobra, to jest PoE.exe. O mój Boże, ja nie sądziłem, że ta legenda jest naprawdę prawdziwa. Okej, w takim razie, słuchajcie, spróbujmy go tam odkryć jakoś pokryjomy. Ja też muszę uważać, żeby tą ogromną dziurę nie wpaść. Okej, widzowie, zbliżam się tutaj i będę mówił troszeczkę szeptem, ponieważ gdzieś tutaj był ten Poe, ale już go nie ma. Ej, zobaczcie, on jest tutaj. Co jest grane? Nie no, nie gadaj. Dobra, ja też może się nie będę aż tak wychylał, ale na lornetce wam pokażę. Zobaczcie, on tutaj jest. To jest PoE.exe normalnie. O mój Boże, on naprawdę istnieje. Ej, to jest niesamowite. Dobra, ej, on tutaj gdzieś poszedł. Co jest grane? Ja już myślałem, że on mnie zobaczył. I idzie w moją stronę. Nie no, to było słuchajcie zbyt mocne. Dobra, oddalmy się troszeczkę. Może pójdę na tamtą stronę. Pójdę na tamtą stronę góry i troszeczkę bardziej będziemy go mogli wtedy zaobserwować. Widzę tego Poe'a. Ja już wam pokazuję to na lornetce. Okej, proszę bardzo, zobaczcie, on się kręci. On chyba obserwuje. On obserwuje, jak się nikogo tutaj nie ma. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w ogóle słuchajcie. On się cały czas na mnie patrzy, widzowie. On chyba mnie znalazł. O mój Boże, dobra, może ja się troszeczkę odsunę. Ej, widzowie, on chyba do mnie idzie, tak? Czy on idzie do mnie? Wygląda totalnie, jakby szedł właśnie do mnie. Gdzie on jest? Bo ja go nie widzę na tej lornetce. Ej, zgubiłem go totalnie, widzowie. Gdzie on jest? On do mnie idzie, widzowie, chyba. Tak mi się wydaje, że on do mnie idzie, dlatego ja spadam. Wezmę sobie latarkę, żeby tutaj sobie drogę przyświecać. O nie, ja jestem na totalnie innej stronie w ogóle. Ja po drugiej stronie mam, słuchajcie, samochód. Dobra, ukryję się może za drzewem i może on mnie znajdzie. O nie, widzi mnie, on jest bardzo szybki w ogóle, ten Poe. Dobra, spadać stąd jak najszybciej, widzowie. O nie, bardzo szybki jest ten Poe. Dobra, wspinam się tutaj gdzieś. Nie, tutaj nie ma wyjścia, widzowie. Dobra, zgaszam latarkę i może się schowam w tym drzewie po prostu. Okej, jestem w tym drzewie, może on mnie nie widzi. O nie. O nie, proszę, proszę, żeby on mnie tylko nie zobaczył. Żeby on mnie nie zobaczył, ten PoE.exe. Gdzie on jest? Dobra, nie widzę go, ale ja widzę, że spadam. O nie, tutaj jest ten PoE.exe. Szybko, dobra, ja biorę siekierę, bo jestem zbyt blisko. Nie, zostaw mnie, człowieku, zostaw mnie. Tak się to nawet jesteś człowiekiem. O, dobra, szybko uciekać, widzę na dół. Ej, co? Co to są za dźwięki? Wy słyszycie, jak on... Co to w ogóle ma znaczyć? Jakie on dźwięki dziwne wydaje? Dobra, słuchajcie, ja spadam jak najszybciej. Uff, dobra, na szczęście nie zdążył. O mój Boże, co jest grane? Dobra, on wraca na tą górę, widzowie. Zobaczcie tylko na to, ja już on tutaj pokażę. Patrzcie, wraca do góry. O mój Boże, ale on się mega wkurzył na pewno. No to nieźle, wkurzyliśmy PoE.exe, słuchajcie. Dobra, to było naprawdę bardzo grube. Powiem wam, że było to naprawdę bardzo przerażające. Nie wiem, czy ja to chcę dalej robić. Chyba nie. Wiecie co, mam pewien pomysł. Przy
tej górze jest to jeziorko, chyba wiecie o tym, co nie? O właśnie o to jeziorko tutaj przede mną mi chodzi i słuchajcie, ja mam taki pomysł, żeby wejść sobie na jacht i z jachtu obserwować właśnie tego Poła, dlatego ja sobie zaparkuję gdzieś tutaj, wejdę na jacht i słuchajcie, zobaczymy, na lornetce właśnie będę obserwował tego Poła, zobaczymy, czy dam radę go, słuchajcie, ujrzeć. W takim razie ja gdzieś tutaj wchodzę i może wyjdę sobie na dach tego jachtu, bo tam będę pewnie widział najlepiej. Z jachtu on w ogóle nie powinien mnie zauważyć, a nawet jeżeli mnie zauważy, to zanim on tutaj przyjdzie, no to troszeczkę minie, co nie? Okej, widzowie, ja tutaj gdzieś widziałem Poła, czekajcie, o tutaj jest, patrzcie, stoi on sobie i obserwuje chyba miasto, zobaczcie, on cały czas patrzy tutaj, czy ktoś nie przychodzi pod tą górę, ale ja się w ogóle nie spodziewałem, że ta legenda jest prawdziwa, ten Poł naprawdę pilnuje tej góry i on naprawdę tutaj jest. O nie, widzowie, ten Poł na mnie patrzy, on chyba mnie znalazł na tym jachcie, no jestem tutaj widoczny, ale jak coś to słuchajcie, szybko ucieknę do samochodu, czy coś w tym stylu. Dobra, widzowie, ja myślę, że powinienem spadać, ponieważ no nie jest za ciekawie. O nie, ten Poł tutaj idzie, ten Poł tutaj idzie, dobra, spadam, słuchajcie, jak najszybciej, dobra, do wody skaczę, siup. O nie, ja już nie zdążę chyba do samochodu, dobra, ja się muszę na jachcie schować, nie muszę się schować na jachcie, widzowie, bo nie wiem, czy zdążę do samochodu w sekrecie, albo nie, pod łóżkiem, pod łóżkiem. Widzowie, schowałem się na jachcie, zobaczcie, jestem tutaj za ladą, a ten Poł tutaj jest, on wszedł do tego jachtu. Ja się wam postaram pokazać, zobaczcie, ja się tak też nie chcę zbliżać, słuchajcie, do niego za bardzo, ale jak coś, to mam tutaj ciupagę w ręku i jak coś, no to będę interweniował po prostu. Nie, on tutaj idzie, dobra, widzowie, szybko, 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 żeby mnie tutaj nie zauważył, okej, chyba mnie nie widział, chyba mnie nie widział, ale on sprawdza cały ten jacht, zobaczcie. O, dobra, tutaj przez szybę go widać, o, tutaj się, słuchajcie, schowamy. Dobra, widzowie, szybko, muszę się tutaj schować, ponieważ ten Poł tutaj jest, ej, było tak blisko, żeby on mnie zauważył, ale chyba mnie nie widział, o mój Boże, ej, widzowie, ja to nagram na moją komóreczkę, żebym miał tutaj jakieś dowody, jeżeli ten Poł mi zrobi jakąś krzywdę, no to po prostu ja to, słuchajcie, nagram i wtedy będzie dowód, że po prostu ten Poł naprawdę istnieje, dlatego ja już to nagrywam. Ale straszne dźwięki, widzowie, ten Poł cały czas tutaj krzyczy. A, dobra, padłem na ziemię, o mój Boże, ej, nie wiem, czy on mnie nie widział, ale chyba nie, raczej nie powinien mnie widzieć, bo tutaj, o, zszedł na dół, a nie przyszedł tutaj do mnie. O mój Boże, widzowie, aż mi się ręce krzęsą, zobaczcie, jak się krzęsę. O nie, 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 żeby on mnie nie zobaczył. Chcę, że muszę spadać z tego jachtu jak najszybciej, bo on mnie w końcu znajdzie, a będzie sprawdzał ten jacht. W końcu mnie zobaczcie, zobaczcie, on tutaj sprawdza każdy zakątek. Dobra, zszedł na dół, słuchajcie, to jest moja szansa, spadam. Ej, ale dziwne dźwięki on wydaje, wy to słyszycie? O my God, dobra, jak najszybciej, słuchajcie, spadam, bo nie ma czasu. Przepraszam was, widzowie, ale ja mam tego dość. Ja jadę do mojego domu, po prostu nie mam już siły do tego, ja, słuchajcie, się poddaję. Nie mam, słuchajcie, na tyle po prostu nerwów, żeby to wszystko wytrzymać. Co się dzieje w moim domu? Ej, czy ja już naprawdę mam jakiś zwidy, czy o co chodzi? Dobra, zaparkuję tutaj i poczekajcie, jak ja tak na spokojnie zerknę. Ej, co jest? Ile śmieci tutaj jest? I... tam jest Poł, co jest grane, ej, on zamknął drzwi i w ogóle, patrzcie, tutaj jest elektryka zepsuta, zobaczcie, jakieś iskry lecą ze światła, on totalnie w ogóle prąd wywalił w moim domu i zaczął tutaj mega brudzić, ej, ja się muszę tutaj schować, żeby on mnie czasem nie zobaczył, ej, jakim cudem, o nie, on mnie chyba widział, rozpadam, słuchajcie, na ogród jak najszybciej, tutaj przeskoczę, jakim cudem Poł dostał się do mojego domu, przecież to jest niemożliwe, ja go na pewno zamknąłem, słuchajcie, a przynajmniej tak mi się wydaje, dobra, o nie, ten Poł tutaj jest, widzowie, co ja mam robić, zobaczcie tylko na to, co się tutaj dzieje, ej, patrzcie, on wyżera moje jedzenie, zobaczcie, wszystko mi wyżarł z tej lodówki. Ej, ale on urósł przez to, ale on zgrubł. Jak na tej gierce Poł właśnie, o mój Boże. Ej, co jest grane, on na mnie patrzy, zobaczcie. Jak on urósł, on na pół domu teraz jest. Co się tutaj dzieje? Ej, widzowie, ja stąd uciekam jak najszybciej. Nie, ja stąd muszę wyskoczyć, szybko, szybko. Nie, ten Poł mnie chce dogonić, widzowie, szybko spadać stąd jak najszybciej. Nie, szybko, widzowie, o mój Boże, jak najszybciej uciekać z mojego domu własnego, muszę uciekać. O nie, mój samochód się właśnie zniszczył. Muszę go szybko obrócić, zanim ten Poł tutaj przybiegł. Biegnie, szybko. A, odejdź ode mnie. Nie, o mój Boże, widzowie, ten Poł się na mnie ostro wkurzył. On nawet mój dom zaczął atakować. Co się tutaj dzieje? Ej, jestem w totalnym szoku i nie mam pojęcia, co robić, widzowie. Ja muszę ochłonąć, bo naprawdę. Dobra, bardzo źle się poczułem, widzowie. Naprawdę nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. A już muszę sobie zjeść chyba czekoladkę na poprawienie humoru. Tam dosłownie Poł przyszedł do mojego domu. Ja nie mam pojęcia, co ja mam teraz robić. Dobra, mam pewien pomysł, słuchajcie. Skoro już jestem przy policji, to po prostu tutaj podjadę i słuchajcie, zgłoszę to na policję. No bo wiadomo, no nie może tak być, że ktoś w moim domu jest i to w dodatku Poł Exe, no bez jaj, słuchajcie, bez jaj, dobra, idziemy na policję, ale tutaj nikogo nie ma, no w sumie jest krzecia w nocy, co nie, więc tutaj dziwne, żeby ktoś był, ale to jest policja, no to powinno być otwarte całymi dniami i całymi nocami, chociaż no policja w Brooklynie to wiadomo, to są, słuchajcie, lenie, ale chyba widzę, że no, naprawdę tutaj nikogo nie ma, ani tutaj, ani w żadnym pomieszkaniu, nawet w celach nikogo nie ma, więźniów nawet nie ma, wszyscy pouciekali, bo nawet tutaj, słuchajcie, żadnych policjantów nie ma na komisariacie, halo, halo, jest tutaj ktoś, no nie ma żadnych policjantów, słuchajcie, na Brooklynie, to jest jakieś mega popaprane, no nie
wiem, jak ma być dobrze w tym mieście, skoro tutaj nikt niczego nie pilnuje. Trzecia w nocy i policjanci sobie śpią zamiast pilnować, no to nie jest poważne. Biorę sobie siekierę i po prostu muszę wziąć sprawę we własne ręce, a tak naprawdę to w moją własną siekierę. Po prostu podjadę tam do tego domu i słuchajcie, jakoś od tyłu spróbuję zajść tego Poła, no i po prostu go tą siekierą, tą ciupagą go po prostu palnę. Jestem pod tym domem, no i zobacz, nie, tutaj jest Poł, no o mój Boże, już mnie prawie zobaczył. Ej, on chyba wszedł do góry, zobacz, to nie jest na balkonie, o mój Boże. Co się tam dzieje na dole, co to jest za jakiś dym dziwny? Ej, to on zrobił w moim domu, przepraszam bardzo, co to ma znaczyć, co to jest za dym jakiś? Dobra, to nie jest normalne, widzowie, o mój Boże, ten Poł cały czas tutaj chodzi. Nie wiem, jak słuchajcie się dostać do domu, ale zobaczcie, balkon u góry jest otwarty. Dobra, ja to mogę jakoś wykorzystać, tylko że u góry jest chyba ten Poł, ale spokojnie. Dobra, plan jest taki, musimy skoczyć tutaj na tą furtkę i po prostu przez furtkę wejdziemy na tą szopę, a później na ten właśnie balkon. Dobra, tylko że na razie na ten balkon jest Poł, o mój Boże, żeby mnie tylko nie zauważył. Okej, słuchajcie, udało mi się wejść na tą furtkę, teraz muszę iść bardzo powolutku, żeby nie spaść. Nie, nie, nie. Okej, udało mi się, teraz słuchajcie, szybko na tą szopę. Dobra, nie ma go tutaj, biorę słuchajcie siekierę. No i, o nie, dobra, jednak się słuchajcie, muszę jeszcze schylić, ale dobra, wchodzę, trudno. Jak nie teraz, to już chyba nigdy, słuchajcie, wchodzimy tutaj. O nie, on zamknął ten balkon, no serio. Dobra, trudno, ja muszę słuchajcie tą szybę rozwalić. Proszę bardzo, rozwalam ją, pyk. Dobra, widzowie, chwila, prawdę, idę powolutku. I on jest w tej łazience, ej, słyszycie te dziwne dźwięki, oh my god. Dobra, trudno, słuchajcie, rozwalam te drzwi. A masz, Poł, a masz, ej, on ucieka. Co jest grane, wracaj tutaj, wracaj tu natychmiast. O Jezu, co to jest za dziwny dym tutaj. Dobra, o nie, on bierze moje auto. On bierze moje auto, ej. Oddaj moje auto, Poł, oddaj moje auto, bo cię siekierą walne, no nie gadaj. Dobra, słuchajcie, ja muszę szybko motor zespawnować. Dobra, słuchajcie, zespawnowałem ten motocykl. On tutaj jedzie, ucieka moim samochodem, ale ja mu tego nie odpuszczę po prostu. Nie, nie masz szans, widzę, ten Poł już jest tak daleko, że ja już go zgubiłem, nawet nie wiem, gdzie on teraz pojechał. No szybciej tym motorem. Ja nie wiem, co ten motor taki słaby, 45 km na godzinę tego, gdzie ten Poł jest. No ukradł mój samochód, widzowie, totalnie nie mam pojęcia, gdzie on może być. Patrzcie, taki był cwaniak, tak mnie chciał to słuchajcie tutaj dorwać, a kiedy ja go chciałem dorwać z siekierą, to nagle ucieka. O jest tutaj, patrzcie. Dobra, wszedł do szkoły, słuchajcie, wchodzę za nim jak najszybciej. Ej, co jest, dlaczego światło zgasło? Dobra, ale mam latarkę, na spokojnie. Ale nie mogę chodzić z latarką, bo muszę mieć słuchajcie siekierę. Dobra, to trudno, będę chodził z siekierą. Teraz muszę znaleźć tego Poła. Gdzie jesteś, Poł? I tak cię znajdę, rozumiesz? Poł exe. Dobra, może w łazience gdzieś się schował. Nie, tutaj go nie ma, może gdzieś tutaj. Nie wiem, ja mogę wyjść, a on w każdej chwili może mnie gdzieś, słuchajcie, zaatakować z nienacka. Może gdzieś tutaj będzie za sceną, ale nie ma go, nie widzę. Może na sali gimnastycznej będzie coś takiego, bo w sumie jeżeli nie na sali. Jest tutaj, dobra, ale się przestraszyłem, dobra, ale teraz już po tobie, Poł, rozumiesz? Po tobie. Ha, ha, nigdy mnie nie złapiesz. Ej, co to był za dziwny głos? Dobra, Poł pokazał swój prawdziwy głos. Słuchajcie, lecę z tym Połem. O, dobra, zrzuciłem go, patrzcie, o nie, on ucieka. Zobaczcie, jaki on jest w ogóle wielki, pół szkoły zajmuje. A masz, o dobra, trafiłem go chyba raz. Okej, teraz drugi, nie, nie trafiłem go drugi raz, ale jeden raz go na pewno trafiłem. Dobra, słuchajcie, idę od tamtej strony i może tak go właśnie wyroluję. Gdzie on jest? Gdzie on, słuchajcie, wszedł? O mój Boże. O nie, widzowie, ktoś za mną właśnie stanął. Zobaczcie, to jest Poł, o my god. A teraz cię zjem, Erciu. Nie, nie jedz mnie, nie jedz. O, widzowie, on mnie zjadł. Zobaczcie, ja jestem teraz w Poł. Poł exe, ej, widzowie, nie może tak być, ja muszę coś zrobić. O, zobaczcie, próbuję go od środka tam rozwalić. Już go powaliłem swoim ciężarem, ale nic więcej nie mogę zrobić. Dobra, biorę siekierę. Jazda, o, udaje mi się, widzowie, wychodzę. Wychodzę, let's go, udało mi się. O, i od razu światło się zaświeciło w szkole. No i co, Poł exe, no i co, warto było zadzierać z nami? No chyba widać, że nie było warto z nami zadzierać, co nie, widzowie. A zanim przejdziemy do dalszej części filmu, to chciałbym ci, drogi widzu, przypomnieć, że mamy bardzo ciepłe lato w tym roku. A kiedy słońce mocno grzeje, to warto mieć coś na głowie, a najlepiej czapeczki z ercio.pl. Do wyboru macie różne kolory, różne wzory. Jeżeli lubicie Ercia, to możecie mieć mój skin na swojej czapce. Jeżeli mnie nie lubicie, to nie wiem akurat co tu robicie wtedy. Ale wtedy możecie mieć słodką kakczuszkę na swojej czapce, więc naprawdę bardzo polecam. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc miej zakryty łeb i wpadaj na mój sklep. Na ercio.pl znajdziesz najlepsze czapki z daszkiem. Drugi link w opisie. Tatusiu, tatusiu, mamusiu, mamusiu, dlaczego my jesteśmy tacy biedni? Mieszkamy pod mostem, ja już tak więcej nie chcę. Oj, syneczku, niestety nie znaleźliśmy jeszcze żadnego głupca, który chciałby się nami zaopiekować. Tatusiu, no to poszukaj jakiegoś głupka, który będzie nas utrzymywał. No właśnie, mógłbyś się postarać za rodzinę. No właśnie, mama dobrze mówi. Tatuś, poszukaj nam kogoś, ja już więcej nie chcę mieszkać pod mostem, mam tego dość. Mieszkamy niedaleko stacji, dlatego może pójdę zagadać do tego gościa, który jest za ladą i może akurat on będzie chciał nas zaadoptować.
Co to kurde jest, gościu? Kim ty jesteś? A idź mi stąd, raz, dwa! Znikaj mi stąd, ty głupi Połu! Codziennie tutaj przychodzisz i się pytasz klientów, czy chcą cię zaadoptować. Odstraszasz moich klientów, niszczysz mój biznes, idź stąd! Proszę pana, a może to pan mnie właśnie zaadoptuje? Jestem z całą rodziną, ale ona nie ma gdzie mieszkać. Nie, ja cię na pewno nie zaadoptuję i spadaj stąd, bo niszczysz mój biznes, nie chcę cię tutaj więcej widzieć. Każdy w mieście was nienawidzi, jesteście najgorszymi Połami. Poł to najgorsze stworzenia, jakie tylko istnieją, wąt stąd! No nie, znowu to samo. I co ja powiem mojej rodzice? No i co, udało ci się znaleźć jakiegoś głupka, który nas zaadoptuje? Niestety nie, nie udało mi się nikogo znaleźć. Każdy nas w tym mieście nienawidzi. Każdy nienawidzi Połów. Nikt nas nie będzie chciał zaadoptować. Tatusiu, ale dlaczego? Czy my już całe życie będziemy mieszkać pod mostem? Prawdopodobnie tak, syneczku, ponieważ nikt się nie chce zająć Połami. Na, ale piękny dzień, słoneczko świeci, idę sobie na stację zatankować, a potem pojadę do domku i... Oh my god, co to jest? Rodzina Połów? Niech nas pan zaadoptuje, prosimy, prosimy, mieszkamy pod mostem, tutaj przy stacji. O mój Boże, nie okrążajcie mnie, tak dziwnie się czuję. No dobra, mam was zaadoptować, ale ja nie wiem, ja mam dosyć mały domek. Popatrz, my ci dużo pomożemy, na przykład możemy zatankować twoje auto, będziemy wszystko za ciebie robić. Nie wiem, ja kiedyś grałem w tą waszą grę Poł i tam trzeba było się tylko wami zajmować, wy nic nie pomagaliście. No ale nie wiem, w sumie całej rodzinki troszkę nigdy nie adoptowałem, nigdy się wami nie zajmowałem, mieszkę całą rodzinką. O mój Boże, tu jest tata, tutaj dziecko, a tutaj chyba mama, no ładnie, całą rodzinką jesteście. I co, nie macie gdzie mieszkać? Nie, zobacz, tam pod mostem są namioty, my tam właśnie mieszkamy i tam jest bardzo zimno i niefajnie. No, drogi chłopcze, zlituj się dla naszego synka, proszę. Zaadoptuj nas wszystkich, dobrze? O, no nie wiem, nie jestem na to gotowy, nie byłem na to przygotowany w ogóle, nie sądziłem, że kiedyś zaadoptuję aż całą rodzinkę Połów. No, ale w sumie, dobra, trochę mi was szkoda, dlatego wsiadajcie do auta, zmieścicie się? Dobra, poczekajcie, ja tylko jeszcze pójdę zapłacić za to paliwo, okej? Oh my god, ale się auto obniżyło, co jest grane? Koła aż dotykają tutaj samochodu, no co jest? Wy jesteście tacy ciężcy, że to jest masakra. No za szybko to my nie damy rady jechać z takim obciążeniem, no ale dobra, jakoś sobie poradzimy. O mój Boże, jeżeli już mam was zaadoptować, to muszę jakieś większe autko sobie chyba kupić. Bo tutaj nawet nie ma dla was wszystkich miejsca, tylko wasz synek się mieści w środku, a wy musicie na spoilerze siedzieć. Jeszcze tata trzyma mamę. No dobra, już wam pokażę, gdzie mieszkam. Dobra, jesteśmy, dojechaliśmy, wysiadajcie wszyscy. No i tak jak mówiłem, nie mam za dobrego domku, poza tym on jest też bardzo, bardzo mały i bardzo biedacki. No ale zobaczcie, tutaj, o my god, jak wy tutaj weszliście, to w ogóle nie da się tutaj pomieścić. Dobra. Dobra, tu mamy kuchnię, która jest dosyć duża, no ale na was to jest malutka. Wy tyle miejsca zajmujecie, że to jest szok. Tutaj jest malutki salon, zobaczcie. Telewizor i telewizor akurat działa. Co prawda jest bardzo stary, no ale jest. Tutaj mam jakiś kominek, więc to jest jedyne tutaj źródło ogrzewania w tym domu. Tutaj mam sypialnię, no i właśnie to jest największy problem, bo mam tylko jedno łóżko, więc ja nie wiem, jak my się wszyscy pomieścimy. Dobra, a tutaj mamy toaletę, więc tutaj możecie sobie oczywiście korzystać. No i tyle, no po prostu czujcie się jak u siebie, co nie? Może nie ma tutaj jakichś wielkich luksusów, ale myślę, że damy sobie jakoś radę, prawda? Jesteśmy głodni, zrób nam jedzenie, szybko! No dobra, no to tutaj macie jakąś lodówkę i możecie sobie brać jedzenie, przygotujcie sobie w kuchni. Oj, nie, ty się masz nami opiekować, bo my jesteśmy Połami, dlatego to ty nam zrobisz jedzenie, szybko, rób nam jedzenie! Ej, przestańcie mnie tak oblężać, no bez przesady, jeszcze mam was karmić? Dobra, no raz na czas wam mogę coś ugotować, ale bez przesady, że tak będzie ciągle. Dobra, no to możecie sobie odpocząć, usiądźcie sobie, a ja wam coś tutaj zrobię do jedzenia. Dobra, no to ja wam w takim razie zrobię bigos. Lubicie bigos? To takie polskie danie. Kochanie mój mały, czy ty lubisz bigosik? No mogę zjeść w sumie. O, ja bardzo lubię bigosi, chętnie zjem. Szybko, rób nam bigos. Dobra, no spokojnie, ja aż tak nie umiem dobrze gotować. O mój Boże, nie sądziłem, że będę was musiał karmić, ale pamiętajcie, to nie jest na zawsze. To tylko jeden raz i więcej was nie będę karmił. Przecież wy też sami sobie musicie wszystko robić, jedzenie i tak dalej. Ha, no weź sobie nie żartuj. Przecież my jesteśmy rodziną Poł, nami się trzeba opiekować, my nic sami nie zrobimy. O właśnie, a ja bym chciał iść cię umyć. Proszę cię, umyj mnie. No to idź cię umyj, przecież sam na pewno potrafisz, ja na razie wam robię jedzenie. Człowieku, czego ty nie rozumiesz? Przecież my nic nie potrafimy zrobić sami. Wszystko musisz wokół nas robić, dlatego proszę, umyć naszego synka. O mój Boże, no dobra, chodź, już cię umyję, oh my god. O Boże, jaki ty jesteś ciężki, co jest grane, dobra, do wanny cię szybko przeniosę, wskakuj tutaj do wanny. Dobra, już ci tutaj wodę włączam, proszę bardzo, już ci dam gąbkę. No, masz gąbeczkę i cię umy, okej, dasz radę sam? Nie, musisz mnie porządnie wyszorować.
No przecież za chwilę mi się tam bigos spali, nie będziecie mieli co jeść, no bez przesady. Ercio, połóż nas do spania, szybko, chce nam się spać. No kąpię waszego synka, a na dodatek jeszcze wam gotuję bigos, bez przesady, nie dam rady wszystkiego zrobić. Ale musisz, bo nas zaadoptowałeś. Dlatego teraz jak najszybciej połóż mnie i moją żonę do spania. Dobra, poczekaj tutaj chwilkę, okej? Okay? Zaraz do ciebie przyjdę, tylko położę twoich rodziców do spania. Dobra, chodźcie. Boże, jacy wy jesteście ciężcy. Podniosłem was i masakra, aż już sił nie mam. Oh my god, dobra, śpijcie sobie po prostu. Idę zobaczyć, co u waszego synka, bo się tam kąpię. O mój Boże, co się tu stało? Nie przypilnowałeś mnie, Ercio. Dlatego zalałem ci przez przypadek całą łazienkę. Teraz chyba będziesz musiał to posprzątać. No ty chyba sobie robisz żarty. Naprawdę, przez 2 minuty nie mogłeś usiedzieć w spokoju, ja to teraz muszę wszystko ścierać mopem. Ej, co tak śmierdzi? Momencik, poczekaj tutaj chwilkę, dobra? Już nie rozlewaj więcej. O co chodzi? Ej, co się tu dzieje? Ten bigos się pali! O mój Boże, brać te gary! Szybko do wody! Matko jedyna, no to żem narobił. Nie przypilnowałem wszystkiego, no ale to jest niemożliwe. Musiałem 3 połów naraz ogarniać. Dobra, to już ogarnięte. Całe szczęście, bo prawie by się tutaj dom spalił. Oh my god. Zaraz, co się tu dzieje? Skąd tu tyle wody? Oh my god, ej co? Nie, wanna wywaliła. Coś ty narobił. Mały Poł, jesteś nieznośny. Wychodź z tej wanny szybko. Cały dom nam zalałeś. O mój Boże, przepraszam, ale mnie nie przypilnowałeś. To nie moja wina, tylko twoja. Jak moja wina? Ale ja wszystkiego wokół pilnuję. No zobacz, prawie by się dom spalił przez ten bigos. Oh my god, no i teraz jest pełno wody w całym domu. Ercio, jesteśmy bardzo głodni, wstaliśmy już i chcemy coś zjeść. Nie denerwujcie mnie przez waszego synka, cały dom jest zalany. Nie zdążyłem wam ugotować tego bigosu, bo musiałem waszego synka wykąpać. Oh my god, wy mi lepiej pomóżcie to załatać jak najszybciej. Że co, słyszeliście rodzice? On chce, żebyśmy mu pomagali, chyba sobie żartuje, co nie? No zdecydowanie, on chyba dalej nie rozumie, że my jesteśmy rodziną Poł i my nic nie możemy robić. No nie denerwujcie mnie, jeszcze prąd wywaliło w tym domu przez tą powódź. No i co teraz robimy? Ten dom się w ogóle nie nadaje do zamieszkania, musimy stąd jak najszybciej uciekać. Dobra, chodźcie wszyscy rodzinko Poł, wsiadamy do tego auta i uciekamy z tego domu. O mój Boże, on się już w ogóle do niczego nie nadaje, co wyście narobili, nie wierzę. Dobra, jedziemy stąd, mam was po prostu dość, oddaję was chyba. Już was nie chcę mieć zaadoptowanych, dlatego wyrzucę was gdzieś na ulicę. Masakra, tylko mi problemy zrobiliście. Dlatego, że miałem słaby dom, to jeszcze mi go zupełnie zniszczyliście po prostu. No co ty, naprawdę nas zostawisz? Zobacz na naszego małego synka, zobacz jaki on jest słodki, nie możesz nas tak zostawić. Ale wy mi szkult narobiliście, ja teraz w ogóle nie mam gdzie mieszkać, ani nic. Nie chcę was już chyba więcej adoptować, mam was serdecznie dość. Proszę pana, niech nas pan nie wyrzuca, ja już więcej nie chcę mieszkać pod mostem. No, zobacz na nasze słodkie oczka, no nie możesz nas wyrzucić. Ej, no faktycznie nie mogę ich wyrzucić, ale... O, tyle szkód już narobiliście, po prostu mam was serdecznie dosyć, ale trochę mi was szkoda. No dobra, wsiadajcie do auta, wymyślę coś innego. Dobra, chodźcie, od teraz to będzie nasz dom. Będziemy spali w metrze przez kilka dni, aż po prostu nie znajdziemy sobie jakiejś pracy. Wszyscy musimy iść do pracy, żeby szybko zarobić pieniądze i wtedy kupimy sobie jakiś lepszy dom. Co wy na to? No chyba ci się coś pomyliło, przecież to ty będziesz pracować, my na pewno nie. No ale jak to? Przecież wy też będziecie mieszkać w tym naszym domu, no to wy też musicie iść do pracy, przecież nie będę tylko ja pracował. No chyba sobie żartujesz, wynocha do pracy, won stąd, won! Idź do pracy, lepiej zarobić pieniądze! Nie skaczcie po mnie, przestańcie, to boli, jesteście ciężcy! Przestańcie! No to idź do pracy, raz, dwa, zarabiaj na nas pieniądze! A, dobra, przepraszam, już idę do pracy, dobra, dajcie mi już spokój! Wynocha stąd, żebyś się tutaj więcej nie pokazywał, dopiero możesz przyjść, jak przyniesiesz pieniądze! Ej, no co to ma znaczyć, widzowie? Ja nie wiem, ja już chyba nie chcę tych Poł adoptować, co to ma w ogóle być? Ja nie wiem, powiedziałem, że ich zaadoptuję, ale nie wiedziałem, że tak to będzie wyglądać. Patrzcie, oni tam jeszcze stoją normalnie, patrzą, czy na pewno jadę do pracy, nie, no ja w to nie wierzę. No i teraz muszę jeszcze na nich pracować, jeszcze muszę sobie zarobić na nowy dom, bo tamten mi zniszczyli i muszę się nimi opiekować. No chyba sobie żartują, ja nie chciałem takiej rodzinki Poł, założyłem rodzinę Poł, no ale bez przesady. Dobra, zatrudniłem się w nowej pracy i to jest kawiarnia, dlatego teraz się muszę ubrać i będę tutaj obsługiwał klientów. O mój Boże, na co ja się w ogóle zgodziłem? Dlaczego ja się zgodziłem, aby słuchajcie, zaadoptować tego Poła, znaczy w ogóle całą jego rodzinę, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, nie wiem, czy to jest strój w ogóle gościa od kawiarni, ale spoko, czekam na pierwszego klienta. O, chyba właśnie idzie. Dzień dobry panu, ja bym chciała sobie zamówić jakiegoś dobrego donatka, najlepiej różowego i do tego kawkę. Dobra, no to masz pan kawę, akurat tutaj w ekspresie zrobiłem, proszę bardzo. Trzymaj pan kawę i różowy donat, tak? Nie ma różowego, ale jest taki niebieski. Może być, zresztą nie masz pan nic do gadania. Dobra, proszę siadać. No dobra, dostałem zapłatę, bardzo dziękuję. O mój Boże, widzowie, ja nienawidzę tej pracy, naprawdę ja nie chcę tak pracować. Przecież ja tutaj muszę całymi dniami pracować, żeby się zająć tą rodzinką.
dziewczynką Po, to jest nie wiem, straszne. Teraz muszę cały czas pracować, żeby zarobić na nowy dom. Potem jak już będę miał ten nowy dom, to muszę cały czas się opiekować tymi Połami. Mam tego dość. No i przyszedł jakiś kolejny klient. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, ja bym poprosił jakąś herbatkę i precelka. Herbatka i precelek, już tutaj wpisuję w monitor. Dobra, wszystko jest, zgadza się, to będzie 50 zł. I proszę bardzo, precelek dla pana, już tutaj daję, proszę. I kolejne to jest herbatka, dobra, taka niebieska, znaczy zielona. Niech będzie, proszę bardzo, daję panu. No i smacznego, 50 zł, bardzo proszę. Ile? 50 zł za precela i herbatę? Proszę pana, żyjemy w Polsce, tutaj są naprawdę bardzo drogie ceny. Proszę dawać pieniądze. A kogo moje oczy widzą? To nasz ukochany Ercio, nasz właściciel. Ercio, nie dbasz o nas. Mi się chce pić, jeść, spać i jeszcze się myć. I moim rodzicom tak samo, w ogóle o nas nie dbasz. Powinieneś załatwić takie sprawy. Ale ludzie, wy w ogóle jesteście niesamodzielni. Pracuję, żeby nam kupić nowy dom i w ogóle, żebyśmy mieli lepsze życie. Nie wiem, sami sobą się zajmijcie, zróbcie cokolwiek. Naprawdę, chyba potraficie się umyć, co nie? Ja wiem, że jak jesteście Połami, to się trzeba wami zajmować. Ej, no ukradłeś kawę, wasze dziecko ukradło kawę. No bo mi się chce pić, a ty mi nie dajesz. Dobra, przestańcie, bo mnie szef zwolni z tej roboty. Przestańcie mnie tutaj okradać, dobra, co chcecie? A w ogóle to żadnej kawy ani nic, nic wam nie dam. Wy zamiast tutaj na kawkę sobie przychodzić, to powinniście pracować teraz tak samo ciężko jak ja. Nie, no co ty, Ercio, to nie w naszym stylu. My wolimy znaleźć takiego samego głupka jak ty i żeby on nas utrzymywał. No fajnie, mega super, dobra, wiecie co? Rzucam tą robotę, i tak już sobie trochę pieniędzy zarobiłem i na jakieś mieszkanie wystarczy. Dobra, przebrałem się, chodźcie, pokażę wam nowe mieszkanie, akurat mam już wybrane. Już się skontaktowałem z właścicielem i dzisiaj jestem umówiony na oglądanie. Dobra, tak więc to jest nasze nowe mieszkanie. Oficjalnie je wynająłem od właściciela, dlatego teraz tutaj sobie mieszkamy. Po pierwsze jest dużo, dużo lepiej i dużo więcej miejsca. Nawet chyba jest kilka sypialni z tego co wiem. Dobra, ja rezerwuję tą sypialnię. O Jezu, to są troszkę dwa łóżka. Dobra, to jednak nie. Tutaj będą sobie spali rodzice, a tutaj dziecko, a pewnie ja sobie pójdę do jakiejś innej sypialni, na przykład tej. O właśnie, dokładnie tak. Jeszcze będę miał swoją prywatną łazienkę. Tak, to mi się podoba i od teraz tak mieszkamy. Wszystko jasne? Daj nam jeść, wykop nas, piciu, prosimy. Jest tam zimno. Zimno, daj nam piciu, daj nam jeść, wykąp nas, piciu, jeść, zimno. Przestańcie już, przestańcie, mam was serdecznie dość. Nic wam nie dam, sami sobie musicie poradzić. Nie będę się opiekował waszą całą rodzinką. Kiedyś lubiłem tą grę Po, gdzie się trzeba było Połem opiekować, ale to było jednym Połem, a nie całą rodziną. Słyszeliście? Nie chce się nami zaopiekować. No to w takim razie... Ej, co wyście zrobili z naszym mieszkaniem? Co się tutaj dzieje, o co chodzi? Zniszczyliśmy ci całe mieszkanie, to jest zemsta! Co jest, jakieś UFO nawet przywołaliście, o co chodzi? Oh my god, trzeba się stąd szybko ewakuować. Czyż tu jeszcze jakiś gaz ulatnia, jakieś robaki, co się tu dzieje? Co wyście najlepszego narobili, UFO nawet i jeszcze zombiak, nienawidzę zombiaków, brzydzę się tym. Dobra, wiecie co, weźcie sobie to mieszkanie, nara! Oh my god, co to w ogóle ma znaczyć, widzę, ja stąd uciekam. Dzisiaj zrobimy sobie cały dzień na brązowo w Brookhaven RP, ale nie bez powodu, bo dzisiaj ze mną jest PoeX. Straszna wersja Poła, czyli ostatnio bardzo popularna postać w polskim internecie i w ogóle w całym internecie. PoeX dzisiaj się nie będzie odzywał, ponieważ on nie umie mówić, ale będzie mi, słuchajcie, towarzyszył. Prawda, Poł? Możesz napisać na czacie. O, witam widzowy napisał, a więc Poł się z wami wita i zrobił wam emotkę. Więc pierwsze co musimy Poł zrobić, to chyba po prostu sobie zrobić jakieś brązowe skiny. Znaczy ty już nie musisz za bardzo, bo ty już w sumie jesteś brązowy tak naturalnie. Chociaż ty jesteś tak dosyć jasno brązowy, może ja się bardziej tak zrobię na takiego bardziej brązowego. W takim razie ja, słuchajcie, wymieniam sobie koszulkę. Bo na przykład to jest bardzo spoko, tylko jeszcze chciała taką z długimi rękawami, ale chyba już takiej niestety nie znajdę. O, dobra. W sumie taka brązowa bluza wygląda całkiem nieźle. W takim razie przydadzą nam się jeszcze brązowe spodnie. O, dobra, dajmy sobie takie po prostu. Ale masz fajną bluzę. Dzięki, Poł. Czyli PoeX jednak też potrafi być miły. No dobra, w takim razie, czy coś jeszcze potrzebujemy? Włosy, słuchajcie, mam już brązowe naturalnie, więc nie muszę ich sobie farbować, ale mogę sobie dodać jakąś brązową akcesorię, tak w sumie, co nie? Co my tutaj mamy takiego brązowego? Ojejku, co to są włosy w akcesoriach? O, brązowy lizak, jakiś krzecholadowy. Patrzcie. Dobra, to jest fajne. Zostawmy sobie takiego lizaka. Myślę, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Co ty, Poł, o tym sądzisz? Fajny, dzięki za komplementy, Poł. Dobra, w takim razie, skoro to już mamy gotowe, to w takim razie możemy teraz przejść do robienia samochodów. Co, nie weźmy sobie jakieś autko? Poł, ty weź sobie swoje, będziemy się tutaj dzielić. Dobra, w takim razie ja, słuchajcie, wezmę sobie chyba to auto, bo to jest jedyne brązowe auto, które mamy tak naturalnie na Brookhaven. Bo wiecie, ja bym miał, słuchajcie, farbować auta i to by się zaliczało, to by było bez sensu po prostu, bo bym mógł sobie wziąć każde auto i po prostu je przefarbować. Dlatego weźmy sobie to auto, które jest już tak naturalnie brązowe i to będzie, słuchajcie, to auto.
auto, a zobaczymy, które sobie wziął. Poł, co ty zrobiłeś? Na koniu? Oh my god, przecież ty jesteś większy od tego konia. No biedny konik, oh my god. No dobra, w takim razie ja, słuchajcie, jadę samochodem dzisiaj, a Poł będzie na koniu. Skoro już mamy, słuchajcie, pojazdy, powinniśmy teraz wybrać jakiś dom, co nie? Dobra, chodź Poł w takim razie za mną, a właściwie to jeźdź na tym swoim koniu. I słuchajcie, weźmiemy sobie jakiś fajny domek. I też, słuchajcie, weźmiemy taki, który będzie brązowy. Przynajmniej najbardziej brązowy, jak się da. Wiadomo, pewnie będziemy musieli tam je pofarbować, dlatego że no, chyba nie ma takiego całego brązowego domu na Brookhaven, ale zobaczymy. Ja tutaj sobie zrobię domek, a ty Poł zrób sobie obok mnie. I ja kojarzę sobie taki cały brązowy domek. I to jest ten taki biedacki, co nie? Opatrzcie, to jest ten. Okej, w takim razie to jest mój dom, widzowie. Tak on wygląda. I w ogóle mega to wszystko pasuje, bo zobaczcie, mam taki dosyć biedacki samochód i dosyć biedacki dom, ale wszystko, słuchajcie, pasuje do siebie jakoś, tak? No i co najważniejsze, wszystko mamy w kolorze brązowym, a jeszcze zobaczmy, jak wygląda ten domek w środku. I słuchajcie, o, tutaj też jest bardzo dużo brązowego. Tak naprawdę to większość tutaj rzeczy jest właśnie brązowa. W takim razie bardzo dobrze. Nie, nie będziemy mogli korzystać z toalety, widzowie, ponieważ ona jest biała. Nie no, żartuję, z takich rzeczy to raczej musimy, słuchajcie, korzystać. A jestem bardzo ciekawy, co ty Poł wybrałeś. Wow, ej, też nieźle. Cały brązowy dom i jeszcze większy ode mnie. Dobra, zobaczmy, jak, słuchajcie, ten Poł tutaj zrobił w środku ten domek. Ej, naprawdę nieźle. Patrzcie, cały brązowy. Ej, mega dobrze to zrobiłeś, Poł. Gratuluję ci. Dobra, naprawdę bardzo fajnie. Dużo tutaj rzeczy jest związanych właśnie z brązowym. Co prawda kolorowałeś ten domek, bo on taki nie jest normalnie, ale no i tak bardzo fajnie. Znaleźć taki domek, który jest praktycznie w całości brązowy. Dzięki, starałem się. No widać, widać. Naprawdę bardzo fajny domek. Okej, w takim razie, skoro już mamy domek, mamy już, słuchajcie, ubrania i mamy pojazdy, no to teraz chyba przyszedł czas na jedzenie, Poł, co nie? Bo my też coś musimy jeść, oczywiście. Ja już tutaj mam akcesoria lizaka, ale no przydałoby mi się coś też zjeść więcej. Dlatego, Poł, od teraz szukamy sobie jakichś brązowych itemków, brązowych rzeczy do jedzenia po prostu. Albo wiesz co? Weź sobie poszukajmy po prostu wszystkich brązowych itemków, które są na Brookhaven i zobaczymy, ile tutaj rzeczy możemy używać. Dobra, w takim razie, czy możemy to zaliczyć jako brązowe? No tak naprawdę mamy, słuchajcie, taką podkładkę tutaj i kartkę. Ta podkładka jest w kolorze brązowym, ale nie wiem, no w całości to nie jest brązowe, więc raczej tego nie zaliczę, poza tym ten długopis też jest biały. Ale słuchajcie, na przykład małpkę mamy, zobaczcie. Małpka już jest bardziej brązowa i to jest akurat całkiem spoko, dlatego małpkę sobie zostawię, słuchajcie. Jakie my tu jeszcze itemki mamy brązowe? Ej, nie ma tego za dużo wcale. O, gitara, gitara też jest brązowa, zobacz, Poł. A Poł, ty już propsy stawiasz, no tu nie chodzi o propsy, tylko o te itemki, no ale dobra, spoko. Do propsów sobie przejdziemy zaraz. Gitara też jest dosyć brązowa, co nie? Młotek też jest trochę brązowy, ale jednak nie aż tak. Dobra, to usuńmy sobie ten młotek w takim razie. O, mamy pudełko. Tam jest tutaj, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo fajny itemek, jeden z najbardziej przydatnych. Mamy też mopa, on jest troszeczkę brązowy. Ten kijek jest na przykład bardzo brązowy, dlatego myślę, że też możemy zaliczyć mopa jako właśnie brązowy item, którego możemy używać. Co my tu jeszcze mamy? Pudełko od pizzy. Pudełko od pizzy też jest brązowe i spoko, możemy sobie pizzę jeść, Poł. A ty lubisz pizzę, Poł? Bo jeżeli lubisz, no to mamy, słuchaj, wyżerkę na cały dzień tak naprawdę. Będziemy cały dzień jeść pizzę. Kocham na pizza przez samo H, tak się nie pisze kocham, ale spoko. Okej, no więc mamy pizzę. Co my tu jeszcze mamy brązowego? Ej, burgerka, niby można zaliczyć, że brązowy? Chociaż nie, no nie do końca. Dobra, usuwam go. O, ale mamy tosta na przykład. Tost jest trochę brązowy, co nie, Poł? Dobra, ja bym to zaliczył, ale mamy też czekoladę i lody. Ej, dobra, to jest zbyt mocne. Czekolada to jest bardzo mocne i lody. Dobra, mamy naprawdę bardzo fajną wyżerkę i czekolada do picia. Ej, let's go. Dobra, mamy też kawę, ale ja w sumie po pierwsze kawę nie lubię, a po drugie to kawa jest w większości biała raczej niż brązowa, więc usuwamy. Okej, więc mamy 8 itemków, które, słuchajcie, możemy sobie używać. Gitara, małpka, pudełko, mop, pizza, czekolada, lody i gorąca czekolada. Tak więc mamy bardzo dużo rzeczy do jedzenia i picia, tak więc to jest akurat super. Itemki sprawdzaliśmy na twoim ogrodzie, a propsy sobie zobaczmy na moim ogrodzie. Chodź w takim razie. O, dobra, tutaj mam ogród. O, proszę bardzo. I słuchajcie, zobaczymy sobie, jakie mamy propsy też brązowe. O, brązowa kanapa, zobacz, Poł, możemy sobie siedzieć. Ej, my mamy świetny dzień. Normalnie możemy sobie na kanapie siedzieć, pizzę zajadać, czekoladę, lody, no naprawdę. Do misia się przytulać, na gitarze grać. To jest chyba, słuchajcie, najlepszy dzień, jaki ostatnio miałem. Okej. O, skrzynie ze złotem są brązowe, zobacz, Poł, to jest kozackie. Mamy bardzo dużo złota dzięki temu, tak więc to jest akurat bardzo fajnie, chociaż złoto jest złote. No tylko skrzynie nam zostały akurat z tego złota. Mamy też bardzo dużo brązowych zwierzaczków, tak więc to jest też bardzo fajne, bo to nam umili oczywiście dzień na pewno, ale ten akurat jest czarny, więc do jego musimy usunąć niestety. Papa koteczku. Czy coś tutaj mamy w tej kategorii? Nie, niestety nic więcej do jedzenia nie mamy. O, ale na przykład tutaj mamy jakieś ogrodzenie, furtki i tak dalej. No tego aż tak bardzo nie potrzebujemy, co nie? Dobra, usuńmy te propsy, zobaczmy, co mamy tutaj dalej. O, na przykład ziemię mamy, dobra, bardzo dużo ziemi. Po, my możemy sobie w trumnie leżeć normalnie, zobacz, to jest nasze łóżko od dzisiaj. Raczej nie chciałbym w trumnie spać tak na co dzień. I tutaj mamy kolejną trumnę, też się w niej chyba możemy położyć. Dobra, czy mamy jakieś brązowe balony? Nie, nie mamy niestety, a szkoda, bo to by się przydało dosyć. To się fajnie by było mieć balony. Kocham brązowy, no widać, Poł, bo ty cały jesteś brązowy. No w gamingu nic nie ma, tak więc słuchajcie, raczej sobie w gierki nie pogramy. To też raczej średnio jest nam potrzebne. Dobra, na siłowni nic nie mamy. O, ale
ale zobacz, mamy pudełka kartonowe, tam więc to jest spoko. No dobra, troszkę mamy tych itemów, niby jest tego dużo, a jednak nie za wiele. Mamy też jakąś mównicę tutaj, ale to raczej nie potrzebujemy. Dobra, tu mamy kolejne pudełko kartonowe. Dobra, ogólnie to są już wszystkie brązowe rzeczy, słuchajcie, aż się już zaczęło ściemniać, kiedy to wszystko opowiadałem. Ej, zobacz po, jest nawet brązowe niebo, ty to widzisz? Niebo w naszym kolorze, zobacz na to, ej, to jest przekozackie, co nie? Piękne niebo, no właśnie, przepiękne niebo. O, zobacz po, zaczął padać deszcz, oh my god. Ej, my nie możemy deszczu dotykać, bo on jest biały, zobacz na to. Ecio, zobacz na centrum miasta, okej, okay. A dlaczego? A, rozumiem, bo miasto zalało, zobaczcie widzowie, ej, po, nieźle pomyślał, patrzcie. Teraz całe Brookhaven jest brązowe, ej, kozacko. Zaczynaliśmy od brązowych domów, tylko teraz nagle całe Brookhaven się zrobiło brązowe, ponieważ jest powódź przez ten deszcz. Mamy taką brązową wodę tutaj w takim razie, dobra, to jest naprawdę super sprawa. Co się ze mną stało w tej grze, widzowie, zobaczcie, tutaj leży moja głowa, a ja chodzę tylko moim ciałkiem. I jeszcze nogi straciłem i ręce, nie mam pojęcia, co się tutaj wydarzyło, ale dzień dobry, widzowie. Dzisiaj będę musiał zbudować bazę, aby uchronić się przed różnymi tutaj potworami. Dobra, ja się muszę zresetować, bo wyglądam bardzo dziwnie. Słuchajcie, na przykład w dzisiejszym odcinku będzie inwazja strasznego Poe i wielu innych strasznych postaci, które będą chciały mnie po prostu załatwić, więc dzisiaj są razem ze mną moi widzowie, którzy właśnie powinni dołączać na serwer. No i są też potworki na serwerze, tak jak widzicie. No, widzowie tutaj też będą budować swoje bazy, jak tutaj widzicie, oni już tutaj sobie dołączają, a ja będę budował swoją bazę, dlatego wybierzmy sobie jakiś bloczek. I ja myślę w ogóle, że skoro tutaj już jest w temacie Poe to wszystko, to ja bym sobie zrobił bazę właśnie w kształcie Poe. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ja wiecie, ja nie jestem za dobry w budowaniu, ale może mi, słuchajcie, tutaj coś fajnego wyjdzie. Dobra, jaki jest kolor najbardziej podobny do Poe? Nie mam w sumie takiego za bardzo. To jest akurat duży problem. Poe jest taki jasno-brązowy, no to chyba ten by najbardziej pasował. Chociaż, o, dobra, i w sumie całkiem nieźle pasuje. Dobra, to więc zaczynamy budowę naszego, słuchajcie, Poe'a. Oczywiście to będzie baza w kształcie Poe'a, dlatego tutaj też musi być w tej bazie jakieś wejście i tak dalej. Dobra, postanowiłem, że jednak troszeczkę tą moją bazę przesunę i zrobiłem tak bardziej na środku, bo w sumie dlaczego ona ma być tak na boku? Trochę ją tak krzywo zrobiłem. Dobra, teraz będzie mniej więcej tutaj wejście, no i coś takiego właśnie zrobimy. Oglądacie koniecznie ten film do końca, zobaczymy, czy słuchajcie, uda mi się przetrwać te różne tutaj ataki tych właśnie potworów. Zostawcie też koniecznie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ wbijam razem 100 subskrypcji, znaczy nie 100 subów, tylko 100 tysięcy subów. Ja już nie wiem, co opowiadam. Dobra, robimy sobie wyższe ściany. A jak tak patrzę, to w sumie nie jest aż taki bardzo podobny kolor do tego Poe'a, no ale trudno, no nie ma bardziej podobnego. Oh my god, tutaj idą jakieś potwory, amangasy, dobra, ale na razie się rzucili na widzów, tak więc ja jestem bezpieczny, mam szansę na zbudowanie tutaj jakiejś fajnej bazy. Nie wiem, czy nie zbyt grubego zrobiłem tego Poe'a tak w sumie. Nie, no dobra, spoko, będzie przynajmniej duża baza. Okej, dobudujmy sobie tutaj taką podstawę na razie. Oh my god, ile jest tutaj tych potworów. Dobra, ja się muszę koniecznie pośpieszyć, bo za chwilę jak oni tutaj przyjdą. O nie, i właśnie jakiś przyszedł tutaj i to kilku, czterech przyszło. O nie, jeszcze wskoczyli tutaj na moją budowlę. Oh my god, nie, zabijają mnie, słuchajcie, to jest bardzo źle. Nie zdążyłem jeszcze zbudować mojej bazy. Co jest, co oni mi zrobili? Wywalili mnie w ogóle. Oh my god. Okej, czy ja to w ogóle prosto zrobiłem? Nie, nie zrobiłem tego prosto, zdecydowanie. Dobra, tutaj to powinno być w ogóle o jeszcze jedno przesunięte. Dobra, więc robimy coś takiego i teraz powinno być w ten sposób i w ten sposób. I teraz to powinno być prosto, co nie? No, i teraz jest chyba prosto, co nie? A nie, dobra, bo ja w ogóle tutaj krzywo zrobiłem. No tak jak właśnie mówiłem, ja totalnie nie potrafię budować, więc słuchajcie, to wszystko usuwam, Slendermany! Oh my god, dobra, ale one przynajmniej nie potrafią wskoczyć tutaj, więc już jestem bezpieczny mniej więcej. No Slendermany, odsuńcie się w ogóle. O nie, dobra, ja jeszcze przez przypadek zrobiłem lepiej, bo podbudowałem ich tutaj, ale dobra, na spokojnie. Slendermany, oddejcie no, bo nie mogę budować normalnie, jeszcze 15 sekund, słuchajcie, zanim one sobie pójdą. O nie, zabija mnie jakiś Slenderman, wszedł tutaj jeden do mnie, akysz ode mnie, szybko. O! Dobra, w ostatniej chwili zniknęli, bo już ginąłem. Dobra, teraz powinno być w miarę prosto, dlatego teraz robimy tak i teraz robimy tak. Dobra, coś takiego i teraz powinno być spoko, co nie? Teraz jest prosto? Jest prosto, let's go. Ej, ktoś do mnie strzela, dobra, ja się przestraszyłem, że to jakieś potwory, a to słuchajcie, a dobra, ale potwory i tak gdzieś są. Gdzie są jakieś potwory? O, jakieś niebieskie ludki? Znaczy zielone, nie, dobra, nie wiem, co to są za ludki, ale mało mnie to obchodzi, bo na razie ich u mnie nie ma, tak więc jest spoko. W sumie teraz to nawet przypomina trochę Poe'a, co nie? Czy wiem, że tutaj jeszcze dużo brakuje, ale już tak mniej więcej budową, nie jest w sumie tak źle, mi się wydaje. Myślę, że jak już dokończę wszystko, to będzie naprawdę całkiem nieźle. Tu się jakieś w ogóle potwory do mnie dobijają. Czekajcie, ja mi muszę tutaj, wynocha stąd Among Usy żółte. Ale w sumie żółte to trochę do mnie pasują, bo ja też jestem skinem żółtym. Wpadłem do środka. Oh my god, ja w ogóle nie mam wyjścia z tej bazy zrobionego, więc myślę, że po prostu wyjście zrobimy sobie na tyle, dlatego żeby tutaj na przodzie nie psuć tej pięknej budowli, co nie? Która wcale nie jest taka piękna. Oh my god, co to są za wysokie koty? Co to ma znaczyć? Ej, nie za duże wy te łapy macie? Co to w ogóle jest? Ej, gdyby nie zdążył zbudować takiej wielkiej bazy, to nie ma szans, że słuchajcie, ja bym je przeszedł.
przetrwał, naprawdę. Zobaczcie, w ogóle przy każdej bazie jest jakiś kot. I tu kolejne dwa do mnie idą. Dobra, w ogóle te koty są dosyć straszne. Ja nie wiem, co to są, słuchajcie, za postacie. Szczerze mówiąc, to nigdzie nie widziałem tych czarnych kotów. O nie, ten próbuje się dostać do mnie i mu się to udało. O nie. Dobra, ale może wpadnie do mojej bazy. Wpadł do mojej bazy i co? I nie ma wyjścia. Ej, to jest klatka na potwory. Słuchajcie, mój poł jest klatką na potwory teraz zamiast moją bazą. Patrzcie, tu widzowie w ogóle jakieś żywopłoty zrobili. Tutaj jakąś, nie wiem, co to jest, jakaś rakieta tutaj. Tutaj to nikt nic nie zbudował. Tam jakaś fajna baza, a tutaj w ogóle coś latającego. Nie wiem, co to jest. To chyba jakaś taka wieża obronna, nie wiem, całkiem spoko to wszystko. Ej, patrzcie, gość sobie jeździ normalnie na jakimś motorze, a ja nic, o, nic po prostu nie mam. Dobra, zakończamy tego poła, więc robimy mniej więcej coś takiego. Taki mam, słuchajcie, tutaj plan na to wszystko. Wow, co się tutaj dzieje? Co to są za dziwne dźwięki? O, to jest ten haker, jak on się nazywał? To jest ten popularny haker na Robloxie. O nie, o, jak on tutaj do mnie wskoczył? Co jest grane? I jak mnie zabił od razu w ogóle? Nie, no ja w to nie wierzę, widzowie. Jeszcze się dostali do mojej bazy, no i co ja mam teraz, przepraszam bardzo, zrobić? O, dobra, chyba sobie stąd poszli. No to ja sobie mogę na spokojnie dokończyć moją budowlę. Jak oni tutaj doskoczyli w ogóle? Nie rozumiem tego. Jakiś tutaj pomysł mam, ale słuchajcie, no gorzej z wykonaniem, bo jeżeli o to chodzi, to ja totalnie nie potrafię tego zrobić tak, żeby to ładnie wyglądało. Jeszcze co chwilę spadam, ja nie wiem, muszę tutaj jakieś schody sobie zrobić, żeby, słuchajcie, móc wychodzić do góry. W mojej głowie to wyglądało zupełnie inaczej, a jak to robię w tym momencie, to wygląda to bardzo źle. I to w ogóle tak nie miało być. Oh my god, podłoga to lawa! Dobra, ej, dobrze, że... Ej, mam nadzieję, że ta lawa w ogóle nie sięgnie, ale nie, ona jest dosyć nisko. O nie, ta lawa się cały czas podnosi. Ej, nie gadaj. Nie gadaj, że, słuchajcie, ja przegram w ten sposób. Uff, dobra, znikła już ta lawa, ale niedużo brakowało, żeby właśnie mnie zalała. Ej, co jest w ogóle? To jest jakoś tak to mega krzywo. Dlaczego to nie przypomina poła? Dlaczego to nie przypomina tego poła? No, miał być piękny poł, a tutaj co wychodzi? O, przyszły te zielone ludki. Patrzcie, to są w ogóle jakieś bejkonki. A, ja już rozumiem, jak one wskakują tutaj do mojej bazy. Patrzcie, one normalnie się podsadzają. A to spryciulki, ale nie, nie. Wow, dobra, było naprawdę blisko. Ale nie z moją bazą takie rzeczy. No słuchajcie, już te potwory w ogóle nie będą miały możliwości wejścia. No teraz jedyne, o co muszę zadbać, no to o to, żeby to jakoś wyglądało i przynajmniej minimalnie jak ten poł właśnie. Ej, dobra, ale to jest całkiem proste, no zobaczcie. Przecież to wygląda dosyć prosto, co nie? Znaczy z tyłu wygląda na proste, ale tutaj nie za bardzo. W sumie to chyba bym zrobił, że to właśnie tutaj będzie przód tego poła, a tutaj będzie tył. I chyba właśnie tak będzie lepiej. I tak, słuchajcie, zrobimy, ponieważ tył wyszedł troszeczkę gorzej, mam wrażenie. No ale to wtedy ten poł będzie tyłem do wszystkich. Zobaczcie, tutaj miał być przód, żeby o ten poł się właśnie ładnie prezentował. A no, on się nie będzie ładnie prezentował, bo będzie, że tak powiem, od tyłka strony. Dobra, no nic, w takim razie. O nie, tutaj są, słuchajcie, te koty w moim domu. Patrzcie, patrzcie, tutaj dwa koty, albo nawet trzy weszły do mojego domu. O nie, jakim cudem je zabiły? Co to jest? O nie, 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 tu są kolejne, słuchajcie, muszę się szybko podbudować. Szybko, szybko, szybko. Nie, 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 zostawcie mnie, błagam was, błagam was. Uff, dobra. No i teraz, słuchajcie, zrobimy taki krzubek, żeby on był, żeby ten poł był szpikszasty, prawda? I znowu idą te wielkie koty czarne. Ja ich nienawidzę, naprawdę. One są takie straszne, po pierwsze, a po drugie, to są mega mocne potwory, bo one są strasznie wysokie. Jak one się podsadzą, to ja nawet nie chcę myśleć, co będzie, bo one dosłownie sobie mogą wejść na luzie do mojego domku. Wystarczy, że się podsadzą. Więc miejmy nadzieję, że na to nie wpadną, żeby się podsadzić. I teraz, słuchajcie, coś takiego. Oh my god. To wygląda strasznie i to w ogóle tak nie powinno wyglądać, słuchajcie. Co się tutaj dzieje? O nie! Dobra, prawie się podsadził ten kot, słuchajcie, więc wpadłem na to, żeby się podsadzić. Okej, zrobiłem coś takiego z tego poła. O nie! Tutaj są jakieś kaczki zbutowane. A kysz ode mnie, a kysz stąd. Jak one się drą potwornie, to, że mi życie zabrały mega dużo. Troszkę, no tak się drą, że się nie da wytrzymać. To jest jeszcze 10 sekund muszę z nimi wytrzymać. Masakra. Ja mam nadzieję, że w ogóle tutaj to będzie wyglądać symetrycznie, bo ja tego nie obliczałem, tak szczerze mówiąc. I no, dobra, jest całkiem okej chyba. Dobra, ale mam pomysł na ulepszenie mu tych oczu, aby one wyglądały jak faktycznie w tej, słuchajcie, gierce, w tym prawdziwym poł, więc teraz bierzemy sobie, o, coś takiego. Dobra, no i oczy ma całkiem podobne. No i teraz tylko nam został uśmieszek, dlatego czekamy 15 sekund, aż te, słuchajcie, zielone typki sobie stąd pójdą. Ej, ale w sumie mam 1150 monet, więc ja w sumie mogę coś za to kupić chyba. O, na przykład wyrzutni rakiet. Ej, za 1000 wyrzutni rakiet, dobra, kupujemy to. I dostałem tą wyrzutni rakiet, oh my god. Ej, my to musimy zaraz przetestować. Co jest? Dobra, mega mocne. A teraz, słuchajcie, wracając do budowy naszego poła, to musimy mu zrobić taki uśmieszek. On ma tak na boku ten uśmieszek, więc zrobimy mu coś takiego. Nie, no nasz poł wygląda tragicznie. A najgorsze jest to, że on się różni tym kolorem, co nie? Ale tego, no, nawet nie mogłem jak ominąć, bo tutaj nie ma dokładnie takiego samego koloru, więc no nie było wyjścia. Musiałem zrobić taki. Dobra, zróbmy go jeszcze troszeczkę bardziej szpikszastego, ale muszę to zrobić prosto, więc Ercio, skup się, błagam cię i nie odwalaj tutaj jakichś głupich akcji jak wcześniej. Dobra, więc tutaj zostawiłem dwa miejsca wolnego, więc tutaj muszę też zostawić dwa miejsca wolnego. Wtedy będzie proste, co nie? No według mnie się zgadza, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę się tego boję, szczerze mówiąc, ale dobra, jakbyśmy coś takiego zrobili, no i mamy poła.
Nie wiem, teraz mam się wyświetlać gdzieś zdjęcie tego Poła, słuchajcie, oryginalnego i po prostu możecie sobie porównać. Ogólnie to jest dosyć podobny, z twarzy jest podobny i kształtem też, tylko jedyny problem jest taki, że po prostu ten kolor się różni, no ale nie było innego koloru, więc no jest już jak jest. Dobra, drzwi sobie daliśmy takie i to są chyba takie drzwi, przez które każdy może wejść, przynajmniej tak to rozumiem, więc słuchajcie, dałem takie, żeby tutaj widzowie też mogli sobie wchodzić. W takim razie teraz pora ozdobić ten domek, więc zróbmy sobie, słuchajcie, kuchnię po prostu. Dobra, mikrofale dajemy sobie tutaj, proszę bardzo, żeby była piękna kuchnia. O Jezu, znowu te kaczki żółte. Już poznają po tym, jak się tak strasznie drą, ale dobra, spokojnie. Już tutaj jestem zamknięty, więc nic mi nie grozi. I już nawet nie są takie głośne, kiedy jestem w pomieszczeniu, tak więc słuchajcie, nie jest źle. Dobra, dodajemy sobie tylko jeszcze zlew, no i słuchajcie, mamy kuchnię zrobioną. Teraz jeszcze oczywiście jakiś stolik i krzesełka. Dobra, pewnie się zastanawiacie, o co tutaj chodzi i gdzie ja się właśnie znajduję. Słuchajcie, zrobiłem nowe piętro, ponieważ tutaj trzeba to wszystko lepiej zaplanować, bo naprawdę w tym domu jest jednak mniej miejsca, niż się może wydawać. Dlatego zróbmy sobie, słuchajcie, salon na drugim piętrze. Widzę, że tutaj coraz więcej ludzi do mnie przychodzi, coraz więcej widzów, a ja, słuchajcie, dalej nie jestem gotowy, żeby ich tutaj przyjąć. Dlatego tak być nie może, więc zróbmy sobie tutaj telewizorek. Oh my god, co to jest za jakaś dziwna zjawa tam? Nie wiem, bardzo dziwne dźwięki są. Okej, zrobiłem, słuchajcie, kanapę tutaj z telewizorkiem. U góry też zrobimy sobie łóżko, żeby było gdzie spać, więc łóżko może zróbmy tutaj po prostu. Dobra, nie mam pojęcia, dlaczego w tej grze się nie da stawiać prosto rzeczy, ale dosłownie nie mogę fotela postawić na środku tego, wiecie, także jest było po prostu na środku tego stolika. Tylko musi to być jakoś tak krzywo, więc nie wiem, będzie coś takiego. Tutaj będzie jednak, słuchajcie, takie, nie wiem, takie po prostu biurko z laptopem i z czymś, a tutaj będzie po prostu łóżko. Tak to będzie wyglądać. O, mogę siedzieć na łóżku w ogóle, no spoko. I też zauważyłem, że mamy fajny item, którego wcześniej nie widziałem i jest to toster. Dlatego weźmy sobie jeszcze toster do kuchni. Postawmy go gdzieś tutaj koło mikrofali i spoko. Będziemy sobie jakieś tosty robić wyskakujące. Ej, dobra, usuwam te fotele i słuchajcie, stawiam kanapę, bo zobaczcie, tutaj jest też kanapa, ale wcześniej tego nie widziałem. Ej, dobra, to super. I nie zrobiłem jeszcze miejsca na łazienkę w moim domu, ale to trudno. Tu będzie, słuchajcie, pralnia i łazienka przy okazji. Zobaczcie, nie będzie, słuchajcie, osobnego pomieszkania, tylko wszystko będzie koło siebie. Trudno, już mnie to nie interesuje. Naprawdę, ten domek myślę tragicznie, ale przynajmniej mamy tam wyrzutnię rakiem, więc słuchajcie, pobawmy się nią. O, dobra, tym razem mordercami są głesty, dlatego spróbujmy je tutaj zaatakować i pyk, rozwalony. Dobra, teraz dwa naraz, uwaga. O, dobra, sprowokowałem je troszeczkę. Bardzo długo trzeba czekać na przeładowanie. Nawet muszę troszeczkę oszczędzać, ale dobra, może skoro mam już 500, to może kupię sobie też coś innego i na przykład za 500 jakiś laser gun. O, dobra, to będzie spoko, więc słuchajcie, będę miał już dwie bronie. O, dobra, do mojej bazy przyszedł Baldi. Do mojej bazy wynocha stąd. Wynocha stąd, bandziory, ale spokojnie, ja już się was pozbędę tutaj. Gdzie jesteście? A macie, pyk, dobra. Dwójka naraz rozwalona, a teraz słuchajcie, laserowa broń tutaj, proszę bardzo. O nie, ale mega słaba ta laserowa broń. W ogóle ja nie mogę trafić go, co jest? Ja mu obrażeń w ogóle nie zadaję. O nie, 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 nie. Ale na szczęście moja bazuka się przeładowała, więc pyk, dobra, wyrzuciam rakiet i proszę bardzo. Mój poł jest, słuchajcie, bezpieczny. Dobra, bo zaproszę w sumie widzów, żeby ocenili moją bazę. No nie, ktoś napisał, wow, ale ładna kupa. No widzowie, nie widzicie. To nawet nie wygląda jak poł, ale to wszystko przez ten kolor. No jakaś masakra. Dobra, idą widzowie. Napiszę im za mną. Dobra, żeby szli tutaj za mną. Idzie parę widzów, tutaj jakiś też jedzie na rowerze. Dobra, chodźcie. I zaraz zobaczymy, co to według nich jest. Dobra, wszyscy widzowie przyszli, wszyscy na serwerze. I czy to naprawdę wygląda jak kupa? Co to według was jest, napisałem. I słuchajcie, kupa ktoś napisał. Naprawdę to wygląda jak kupa? To nie jest kupa, to jest poł. Poł, o dobra, ktoś zgadł. Jej, czy to nie jest tak źle? O, co się tu stało? Tornado prosto na mój domek. O nie, nawet nie miałem jak się obronić przed tym. I wszyscy widzowie w ogóle zostali wygnani. No nie wierzę. Dobra, ale dwie osoby napisały, że to wygląda jak poł, więc nie jest sobie tak źle, no. Skoro przynajmniej dwie osoby powiedziały, że to jest poł i poznały, to oznacza, że trochę poła przypomina. Krążą legendy, że o 3 w nocy na Brookhaven RP dzieją się naprawdę bardzo dziwne rzeczy. I ta legenda krąży już od bardzo, bardzo dawna, bo odkąd pamiętam, to w sumie z 1,5 roku już mi o tym piszecie w komentarzach. A ja w sumie jeszcze ani razu tego nie sprawdziłem, dlatego w dzisiejszym odcinku zobaczymy, co się właśnie stanie, kiedy będziemy grali o 3 w nocy na Brookhaven RP. Ja wam pokażę, u mnie aktualnie jest 29 czerwca, kiedy to nagrywam. Godzina 3 w nocy, dokładnie tak, 3:01, tak jak widzicie, to tam jest tutaj, wam pokazuję, że to nie jest ustawiane i naprawdę jest u mnie godzina 3 w nocy. Dodatkowo ustawię sobie też, słuchajcie, na po prostu na Brookhaven godzinę 3 w nocy, żeby i na Brookhaven i w prawdziwym życiu była godzina 3 w nocy i zobaczymy po prostu, co się będzie dziać. Nie wiem, czy ten odcinek w ogóle opublikuję, albo powiem wam tak, jeżeli wrzuciłem ten odcinek, to znaczy, że działo się tutaj coś dziwnego i naprawdę tutaj się, słuchajcie, na Brookhaven RP dzieją dziwne rzeczy o 3 w nocy. Jeżeli tego odcinka nie wrzuciłem, no to oznacza, że nie wyszedł on ciekawie. Dobra, i słuchajcie, pierwszą legendą... Ej... Co jest? Nie gadaj! Właśnie wam miałem powiedzieć, że pierwszą legendą jest to, że o 3 w nocy na Brookhaven słychać dziwny
śmiechy. I tam coś chodzi, widzowie, zobaczcie, tam coś jest ewidentnie. Co się dzieje, dopiero zaczynam odcinek, a tutaj się, widzowie, już takie rzeczy dzieją o 3 w nocy na Brookhaven, ej, nie wierzę. Dobra, pokażę wam, bo jeżeli ktoś nie wie w ogóle, o co chodzi, to wam pokażę takiego TikToka. I słuchajcie, o, i tutaj właśnie na tym TikToku jest to powiedziane, że są te straszne śmiechy. Może gdzieś one tutaj będą. O! No, słyszeliście. I to są dokładnie takie same dźwięki, jak są u mnie w grze teraz. Ej, szczerze, ja się totalnie nie spodziewałem, że to jest prawdziwe, naprawdę. Dobra, podgłośniłem troszeczkę gierkę, wsiadamy sobie, słuchajcie, na deskę i lecę szukać tej postaci. Mi się wydawało, że ja tam widziałem postać, zresztą to bardzo przypominało jakąś postać. Tak jakby faktycznie tutaj były jakieś duchy na tym Brookhaven i tak dalej, i tak dalej. O, słychać gdzieś te dźwięki, gdzieś tutaj. Myślę, że po tych dźwiękach możemy to właśnie postać zlokalizować, ale... Dobra, teraz jak tutaj jestem, to w ogóle tego nie słychać, oh my god. A jak się oddalam, to słuchajcie, znowu są te śmiechy. Dobra, bardzo, bardzo dziwne, ale już widzimy, że 3 w nocy, naprawdę coś się dzieje na Brookhaven. Zrobię sobie jakiś domek, słuchajcie. Jest to naprawdę bardzo przerażające, w ogóle nie powiedziałem wam też o bardzo ważnej sprawie. Zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. A wczoraj miała premierę moja pierwsza piosenka o Brookhaven RP. Znaczy, kiedy wy to oglądacie, to wczoraj, kiedy ja to nagrywam, to za 2 dni jakoś chyba będzie miała premierę. Ja totalnie nie wiem, jak ona się, słuchajcie, przyjęła. Mam nadzieję, że wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba moja piosenka. Mam nadzieję, że wam się bardzo podoba. Dobra, zróbmy sobie jakiś domek, który ma może dużo sekretów. I myślę, że to może być ten domek hakera. To będzie całkiem spoko, chyba, więc weźmy sobie ten domek. Ej, albo weźmy sobie ten krzywy. Słuchajcie, ten domek może być ciekawszy dużo. Zobaczymy, co się będzie dziać. O! Dobra, słychać te dźwięki. Wiecie co, ja podejrzewam, że po prostu tam, gdzie słychać te dźwięki, to tam będzie ta dziwna, straszna postać. Dlatego właśnie postaram się tę postać właśnie po tych dźwiękach zlokalizować. Nie wiem, co sobie też mogę wziąć. Wezmę sobie, słuchajcie, na pewno latareczkę. To się pewnie przyda. Lornetkę też sobie wezmę i pistolet. Ja wiem, że tutaj ogólnie na Brookhaven ten pistolet nic nie robi, ale tak sobie wezmę po prostu. Dobra, no i chyba tyle wystarczy, co nie? Co mi jest więcej potrzebne? Raczej nic. Dobra, w takim razie, słuchajcie, lecimy do tych dźwięków. Czyli gdzie jest, słuchajcie, dźwięk, to tam my idziemy. Musimy poczekać, aż będzie jakiś dźwięk. O! Dobra, gdzieś tutaj to słychać, tak jakby przed nami. Dobra, no to lecimy. Dobra, jestem na kempingu. O! Dobra, jest coraz głośniej, bo właśnie wydawało mi się, że to na kempingu jest, słuchajcie. Na kempingu są te tutaj głosy dziwne. Ej, ale mam wrażenie, że to się cały czas ode mnie oddala. I teraz ja nie wiem, czy to jest tak normalnie, że... O, patrzcie, jest tam! Jest tam postać, jest tam postać. Patrzcie! Ona tam naprawdę jest. Ej, dobra, jest tam jakaś postać. Co jest grane? Dobra, krzyczę jeszcze na lornetce, on to pokaże. Oh my god. Ej, ale co to w ogóle jest? Patrzcie, im bliżej jestem, to tym jest głośniej. Ej, mega mocne, naprawdę. Widzowie, ej, obróciłem dosłownie głowę z ekranu. To się przestałem patrzeć na ekran przez dosłownie sekundę. Przysięgam wam, i zniknęła ta postać. Przysięgam wam, że nie patrzyłem tylko przez chwilę. Ale dobra, może ona tutaj będzie, bo tutaj w sumie jest takie przejście. A nie, to chyba nie było tutaj. Dobra, nie wiem, w każdym razie tam nie ma tej postaci. Ej, naprawdę, obróciłem tylko wzrok, bo chciałem sobie wziąć szklankę z piciem. I słuchajcie, tej postaci już nagle nie ma. A gdzie są te dźwięki? Gdzie słychać? O Jezus, nie wiem, bardzo w dziwnym miejscu, tak jakby bardzo daleko od nas. Dobra, widzowie, muszę sobie zrobić jakiś tutaj schron, ponieważ ja tutaj muszę się napić koniecznie, a nie mam przy sobie picia. Powiem wam szczerze, że jest już tak późno, że strasznie mi się chce pić w ogóle i aż ledwo mówię, naprawdę. Dobra, zrobiłem sobie taki schron i po prostu tutaj sobie przeczekam. Nie wiem, co to jest za schron, jakiś domek sobie zrobiłem. Dobra, zaraz wracam, mam nadzieję, że nic się przez ten czas nie stanie. Jeżeli coś się stanie, to wam to po prostu pokażę, tyle że mnie nie będzie przy komputerze. Dobra, jestem już, widzowie. O, dobra, jestem. Ej! Co jest grane? Dobra, sorry, widzowie, że tak odszedłem, ale to jest też taki luźniejszy odcinek, bo jest nagrywany o 3 w nocy. Także przy tym, co się dzieje, to nie jest luźniejsze. Ej, on tutaj był? Jest ogień i napis twoja kolej. Co jest? Czyli była ta postać. Oh my god. Ale wiecie co? Ciekawe, dlaczego to jest napisane po polsku, bo podejrzewam, że to nie jest normalnie po polsku. W sensie, ja myślę, że to, co się dzieje, to po prostu twórca Brookhaven zrobił taki psiku. Znam, że o 3 w nocy naprawdę się jakieś dziwne rzeczy dzieją na tej jego gierce. Ale nie wiem, dlaczego to jest po polsku akurat napisane. Myślę, że po prostu to może automatycznie tłumaczyć, w zależności od tego, z jakiego jesteś kraju, bo to jest możliwe ogólnie. Dobra, bardzo dziwna sprawa, widzowie, i naprawdę jestem w szoku. Właśnie, ja zobaczę na nagranie, słuchajcie, jak to wyglądało, bo w sumie to nie patrzyłem na to. O, dobra, jest ogień, bo ja, mnie nie było przy komputerze, więc ja nie widziałem. Jest ogień i bardzo głośne śmiechy, czyli on był obok i jest, słuchajcie, postawiona ta tabliczka. O, dobra, i przyszedłem tutaj. Ej, co jest grane? Okej, czyli tak to wyglądało. Ej, ja przyszedłem dosłownie chwilę po tym, jak to zostało postawione. Ej, mega dziwna sytuacja. Dobra, nie mam pojęcia, co robić, a słuchajcie, idę do mojego domku i po prostu tam może z lornetki zaobserwuję, bo słyszę, że tutaj te dźwięki są dosyć niedaleko, więc może po prostu gdzieś ta postać też niedaleko będzie, no i zobaczymy sobie. Ej, to jest ciekawe, bo ja naprawdę myślałem, że to wszystko to jest, słuchajcie, fake i tak naprawdę to jest nieprawda z tym wszystkim.
Co to jest? Ej, co to jest za ciało jakieś tutaj? Patrzcie, i tutaj też jest jakieś. Ej, co jest? Ale dlaczego w takich dziwnych miejscach? W sensie tylko dwa ciała tam jakieś leżały, wiecie, te z propsów. Nie wiem, ale jedno w ogóle jest w bardzo dziwnym miejscu, drugie sobie leży tutaj, a może gdzieś jeszcze wcześniej były, tylko że nie zauważyłem po prostu, ale chyba. Ej, patrzcie, jest tutaj! Ej, dobra! Ale one są w totalnie losowych miejscach w ogóle postawione. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale widzicie, bo to. O, tutaj jest kolejny. Patrzcie, to, bo to w ogóle nie wygląda tak, jakby ktoś je stawiał. Ale no tak jak mówię, właśnie wydaje mi się, że to twórca Brookhaven stworzył coś takiego, że. Właśnie ma nas straszyć o 3 w nocy na Brookhaven, co nie? Nie wiem, mega dziwna sytuacja, słuchajcie, i nie widzę więcej tych trupów, wydaje mi się, że więcej ich nie ma. Cały czas słuchać te śmiechy i jestem lekko przerażony, tak szczerze mówiąc. Znaczy, wiecie, też myślę, że nie ma się czego bać, bo to raczej tylko twórca Brookhaven to zrobił i po prostu, no tutaj raczej nic nam się nie może stać. O! Czy ja dobrze widzę? Czy mi się już przewidziało? Jest tam, patrzcie, jest tam coś. Dobra, ja to na flikamie zobaczę, słuchajcie, bo on chyba mnie nie widzi. Dobra, ej, co to jest za postać? Jakaś czarno-biała? Gdzie ona jest? Gdzie ona? Ej, dobra, bo ona się gdzieś tepnęła chyba, widzowie. Ej, ona się pod mój dom tepnęła? Nie, nie widzę. A tam jest, patrzcie, jest tam pod mostem. Ej, zobaczcie, naprawdę ta postać jest. Dobra, ona cały czas tutaj po mapce sobie chodzi, widzowie. Patrzcie, teraz jest tutaj na przykład. Ona, mam wrażenie, że ona w ogóle widzi, że ja na nią patrzę, nawet na flikamie, i ona po prostu się wtedy tepa. Tak, żebym ja nie mógł jej do końca zaobserwować. Bardzo, bardzo dziwne. Aha, i też wam sobie pokażę, żeby nie było, że tutaj oszukuję. Jestem sam na serwerze, to jest mój prywatny serwer i słuchajcie, nic tutaj nie ma. W sensie nikogo tutaj nie ma, po prostu jestem sam na serwerze i no, śmiechy dalej są i słuchajcie, dalej się te dziwne rzeczy dzieją. Jest to bardzo dziwne, naprawdę. Bardzo dziwne, słuchajcie, rzeczy tutaj Wolfpack zrobił, czyli ten twórca Brookhaven, i prawdopodobnie właśnie tutaj chce nas zastraszyć i o 3 w nocy przygotował bardzo dziwne tutaj rzeczy. Jeszcze wam pokażę, teraz jest 3:21 i to się dzieje dalej. Jestem ciekawy, jak długo to trwa i czy na przykład, wiecie, o 4 to się kończy i to trwa na przykład przez godzinę albo przez pół godziny. Tutaj bardzo blisko słuchajcie te śmiechy, naprawdę bardzo, bardzo blisko, ale nie wiem, gdzie ta postać jest, bo jej nie widzę zupełnie. Ale też w ogóle nie wiem, bo te śmiechy słychać tak naprawdę na całej mapie, mam wrażenie. Tylko, że po prostu w niektórych miejscach trochę głośniej, co nie? Ale tutaj widzę, że też nikogo nie ma. A tutaj na przykład bardzo głośno słychać te śmiechy. Ale mam wrażenie, że gdzie byśmy nie poszli, to i tak te śmiechy będzie słychać. Na przykład tepnijmy się gdzieś bardzo daleko. Na przykład, wiecie, w totalnie losowe miejsce, na przykład na wyspę. I zobaczymy, czy tutaj też są te śmiechy. O, chyba nie ma. Chyba ustały śmiechy. Nie, są, słychać. Słychać, tylko są one dosyć ciche. Okej, czyli na całej mapie słychać te śmiechy tak naprawdę. I czy coś się tutaj dzieje, widzowie, jeszcze poza tymi śmiechami? Dobra, widzowie, a ja teraz jestem na TikToku. W ogóle to jest mój TikTok. Jeżeli ktoś nie wie, to ja też mam TikToka. Nagrywam tutaj praktycznie codziennie jakieś TikToki. Tylko na razie mój profil się nie chce załadować. O, proszę bardzo, to jest moje konto, więc jeżeli chcecie, to wbijajcie tutaj, słuchajcie, dobijamy 30 tysięcy obserwujących. A ja wpisałem, słuchajcie, w TikToka Brookhaven o 3 w nocy. Brookhaven 3 AM. I to jest właśnie 3 w nocy. Zobaczymy, co jeszcze ludzie o 3 w nocy na Brookhaven odkrywają, bo może coś tutaj, słuchajcie, jeszcze ja na przykład nie zauważyłem, a coś się jeszcze dziwnego dzieje. O, na przykład coś z księżycem, właśnie. O, okej, okay. A i tutaj widać rozmazaną twarz. I ja, słuchajcie, reagowałem na tego TikToka kiedyś. Ej, dobra, przyjrzyjmy się niebu. Przyjrzyjmy się niebu i słuchajcie, zobaczymy, czy widać jakąś twarz, chociaż nie wiem, no to może być też ciężkie do zauważenia, wiecie dlaczego? Bo tam po prostu to było widoczne, dlatego że mieliśmy to zaznaczone i w ogóle, tak wiecie, pięknie tutaj zrobione, a tutaj no to po całym niebie musimy się po prostu przyglądać. Ale, no nie wiem, ja na przykład nic nie widzę. Wy możecie napisać w komentarzu, czy coś widzicie teraz na tym niebie, czy nie. Ale mi się wydaje, że nic nie ma na niebie. Chociaż, no nie wiem, jest bardzo duża szansa, że faktycznie coś jest na tym niebie. Tylko, że ja po prostu nie widzę. Dobra, ale sobie wkręciłem, widzę, że coś jest na tym niebie. A to po prostu miałem brudny monitor, więc się pomyliłem. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, co jeszcze tutaj ludzie na TikToku pokazują. Okej, na przykład tutaj pada śnieg. Aha, mam włączyć dźwięki. No, włączyłem. O, i u niej też są te dźwięki właśnie, które są, słuchajcie, właśnie u mnie. Ja mam identycznie, serio, tylko ja grałem o 12:30 i to wtedy też jest. Co jest? Widzicie, czyli na przykład o 12:30 też to podobno działa, ale ja słyszałem, że tylko o 3 w nocy, no to nie wiem, no dobra. Bo też ktoś tutaj może zmyślać, no ale okej. Jezu, jaki głośny dźwięk nagle. Ale patrzcie, jak w ogóle dużo osób to miało. Ej, bo my mieliśmy taki dźwięk. Ja ten śmiech kiedyś słyszałam to. Nie wiem, jestem troszeczkę w szoku, że twórca Brookhaven takie coś dla nas przygotował. Patrzcie, ej, tutaj jest jakiś props zostawiony z uśmiechem. Patrzcie, jest jakiś uśmiech. I tutaj też jest uśmiech, patrzcie, tam też. A gdzieś jeszcze są jakieś uśmieszki. Patrzcie, teraz na całej mapie są jakieś propsy stawiane. Okej, okay, ale nie widzę więcej na razie. No jestem na 99% pewny, że to właśnie, słuchajcie, twórca Brookhaven to zrobił i to jest wszystko celowe, co nie? A czy na grobach coś tutaj jest więcej? Nie, chyba nic nie ma więcej. O, tu jest kolejne, patrzcie. Oh my god, dobra, jest to dosyć przerażające. Dobra, w takim razie wydaje mi się, że już nic nie znajdziemy. Co jest? Ej, jest ta postać. Przybiegła do nas. Ej, dobra.
6? Jezus! Jakie to jest głośne! Jaki głośny śmiech nagle! Dobra, napiszę mu coś. Napisałem mu, co jest. Ej, dobra, bo jest bardzo głośny dźwięk, ja to muszę wyciszyć trochę. Dobra, widzowie, bo w ogóle te śmiechy ustały i ta postać przy mnie stoi i się w ogóle nie rusza, więc nie wiem, co mam robić za bardzo. Co jest grane, przepraszam bardzo? Bejkonku, co ty tutaj robisz? La 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 la, sprankowany, na 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 na. Ej, dobra, to tak naprawdę to byłeś ty przez cały czas? Tak, przebrałem się i cię prankowałem. A wiesz, jak zrobiłem te straszne śmiechy? No właśnie, jestem bardzo ciekawy, jak ty to zrobiłeś, bo ja myślałem, że naprawdę tutaj się coś strasznego dzieje, bo wiesz, na TikToku krąży legenda, że naprawdę okrzydzie w nocy coś jest strasznego i tak dalej. Widzowie mi w komentarzach też tak pisali, jak ty zrobiłeś te straszne dźwięki? Patrz, wystarczy, że sobie wpiszesz takie specjalne ID na pewien itemek i kiedy go sobie założysz, to po prostu on wydaje takie straszne dźwięki, zobacz. Jaki itemek? Jakie straszne dźwięki? Co ty gadasz? Patrz, masz sobie taką czapeczkę z taką kolką i ona wydaje takie śmieszne dźwięki, patrz. To są śmieszne dźwięki, Bejkonek, to są przerażające dźwięki, dlaczego ty mnie tak straszyłeś? Ej, dobra, widzowie, czyli zagadka rozwiązana, już teraz wiecie, skąd się biorą te straszne dźwięki na Brookhaven. To wcale nie jest żaden twórca Brookhaven, który to dodał i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę to ludzie po prostu sobie dają tą czapkę, która wydaje straszne dźwięki, zakładają ją sobie, no i to wszystko przez to, widzowie. Tak więc zagadka rozwiązana, nie musicie się bać, nie musicie się bać o swoje konta, bo też widziałem komentarze, że Krzyto może zbanować konto i tak dalej, nie bójcie się. Po prostu to jest taki straszny item, który robi właśnie takie straszne dźwięki. Ej, widzowie, jest mega dziwna sytuacja, ponieważ wszedłem sobie na publiczny serwer Brookhaven. Zobaczcie, tutaj jest publiczny serwer. Normalnie sobie na publiczne serwery nie wchodzę, co nie? Ale słuchajcie, zauważyłem pewnego dziwnego gościa. Bo chciałem sobie wejść po prostu, żeby się tak pobawić, co nie? Żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje na publicznych serwerach. I patrzcie, tu jest dosłownie jakaś moja podróbka. Tu jest gość, który ma takiego samego skina jak ja. I patrzcie, jak on wygląda w ogóle. Patrzcie, on w ogóle sobie nie reaguje na to, że ja tutaj jestem. Mega dziwny typ, co nie? Ej, mi się to nie podoba, że ktoś się pode mnie podrabia, dlatego ej, spróbujmy go zaobserwować, słuchajcie, spróbujmy zobaczyć, co ten gość właściwie tutaj robi i jakie on ma zamiary. Dlaczego on się podrabia pode mnie? Dlaczego ma takiego samego skina? Wiecie, że to, że ma takiego samego skina, to nie jest jakaś mega zła rzecz, co nie? Wszedł sobie do restauracji, ale ja też nie wiem, czy on jakichś widzów nie oszukuje, że to jest prawdziwy Erczek, coś w tym stylu. A słuchajcie, nie chciałbym takiej sytuacji, więc poobserwujmy go chwilkę, zobaczymy, co on tutaj robi. To jest naprawdę mega dziwna sytuacja. Gdzie jest ten? Ej, gdzie jest ten podróbka? Gdzie ta podróbka jest? Ej, nie ma go, co jest? Gdzie zgubiłem tą osobę? Także słuchajcie, może się nie będę tym jakoś bardzo przejmował. Nie wiem, pogram sobie chwilę na tym publicznym serwerze, porobię jakieś rzeczy. Weźmy sobie, słuchajcie, jakiś domek. Nie będę się może przejmował tym gościem, wiecie. Już nie będzie mi to jakoś mega przeszkadzać, że sobie zrobił ktoś takiego samego skina, no trudno. I słuchajcie, najważniejsze, żeby tutaj nie oszukiwał. Weźmy sobie dom youtuberski. O, proszę bardzo. W ogóle mega mi się podoba ten domek, słuchajcie, mega jest właśnie taki fajny dla youtuberów, coś w tym stylu. A ja w sumie nie dałem mojego. Ej, ktoś mi chce chyba ukraść autko, patrzcie. Bo tutaj ktoś, nie zaparkowałem autka w garażu, to jest mega właśnie problem. Dobra, może pójdę zaparkować to autko, słuchajcie. To jest mega chaos. Ej, tutaj jest ten gość, patrzcie. Tutaj jest znowu ta podróbka i ona mnie prześladuje chyba. Cały czas jest ta podróbka. Tu są jakieś dzieci w ogóle. Co jest, on zrobił jakiś domek? O co chodzi? Ej, nie podoba mi się to, zaczyna mi się to nie podobać. Ewidentnie ta osoba mnie tutaj, słuchajcie, śledzi. Tak więc nie wiem, co powinienem za bardzo robić. Czy to jest jakiś mój klon? Ej, no patrzcie, chodzi sobie normalnie, ma nawet takie same animacje jak ja. Co on tutaj robi? Ej, nie mam pojęcia, słuchajcie, co powinien... Ej, no idzie do mojego domku. Nie wiem, słuchajcie, chyba za chwilę sobie pójdę po prostu na prywatny serwer, bo tutaj są jest straszny chaos po prostu. Tu jakaś podróbka moja, tutaj jacyś ludzie mi wchodzą do domu. Przestaje mi się to podobać, naprawdę. Te publiczne serwery wcale nie są takie fajne. Ta moja podróbka zrobiła jakiś domek, słuchajcie. Nie wiem, może poobserwuję jeszcze chwilę, a jak coś to po prostu sobie... Ej... Ona zrobiła ten sam domek, który ma moja rodzinka w serii. Jeśli oglądacie mój główny kanał, to wiecie. I ta podróbka się cały czas na mnie patrzy, o co chodzi? Ej, słuchajcie, to zaczyna być mega podejrzane. Ta osoba chyba chce bardzo, słuchajcie, się pode mnie podrabiać. O co chodzi? Oh my god. Dobra, weźmy sobie do tego domku może. Teraz to trochę ja będę śledził tego Ercia fejkowego. Ale dobra, wchodzi sobie do tego domku, no i co? On sobie po prostu chodzi, to jest mega dziwne. Naprawdę mega podejrzana. Dobra, ja stąd pójdę. Ej, dobra, on mnie chyba widzi. Ja stąd pójdę, żeby on mnie nie widział, słuchajcie. Nie wiem, nie podoba mi się to, ale dobra, już nie będę na to zwracał jakoś bardzo uwagi. Chyba po prostu sobie pójdę na prywatny serwer i tam się jakoś pobawię na tym Brookhaven, bo na publicznym serwerze to dziwni ludzie są, naprawdę. Ej, miałem już wychodzić, ale zauważyłem bardzo dziwną rzecz, ponieważ tamten fejkowy Ercio, słuchajcie, patrzcie, gra sobie na komputerze, ale on mówi mega dziwne rzeczy. Może spróbujemy go podsłuchać i wam pokażę. Siemanko widzowie, tutaj prawdziwy Ercio i nagrywam dla was superancki film z Brookhaven RP. Ej, co jest? On się
się pode mnie podrabia. Ej, dobra, tego już jest za dużo, słuchajcie, bardzo mi się to nie podoba. Jeszcze jak zrobię sobie mojego własnego skina i mnie śledził, okej, spoko. Jeszcze mógłbym to zaakceptować, ale podszywać się pode mnie, no nie, bardzo nieładnie. Dobra, idę sobie na prywatny serwer, nie podoba mi się to. No i na prywatnym serwerze to ja mam, słuchajcie, spokój. Tutaj nikt mi nie przeszkadza, mogę sobie na spokojnie jeździć po skateparku. No i to jest akurat fajne, to jest mega fajna sprawa. I czekajcie, coś przyszło na krzat. Co jest? Ej, patrzcie na krzat. Twój znajomy Ercio208 dołączył do gry. Ej, co jest grane? Ale przecież ja nie mam znajomego nikogo takiego. Dlaczego ja mam znajomego jakiegoś Ercio208? I dlaczego on ma dostęp do mojego prywatnego serwera? I dlaczego ma taki sam nick jak ja? Znaczy, no trochę inny, bo ja mam nick Ercio2008 2008, a on ma Ercio208 bez jednego zera. Ej, co jest? Ktoś się pode mnie podrabia? Ej, może to jest ta sama osoba, słuchajcie. Ej, może to pójdę sprawdzić. On będzie teraz pewnie w okolicach spawna, ale jakimś cudem on ma dostęp do mojego prywatnego serwera, nie rozumiem tego. Słuchajcie, naprawdę mega dziwna sytuacja, dlatego wejdę sobie tutaj do góry i zobaczę z góry może na tego fejkowego Ercia. Jest! No patrzcie, to jest ta osoba, czyli Ercio208, ten co mnie podrabiał przed chwilą. Ej, patrzcie, on sobie normalnie tutaj chodzi. Co jest grane? Ej, dobra, to jest ten sam gość. Dobra, mam nadzieję, że on mnie nie widzi, ale dlaczego ktoś się pode mnie tak bardzo podrabia? Przecież to jest bardzo nieładne. Ej, nie wiem co mam robić, słuchajcie, bardzo mi się to nie podoba, bo kiedy jeszcze byłem na publicznym serwerze, to jeszcze to mogłem zrozumieć, ale teraz? Jakim cudem oddałem się na mój prywatny serwer? Przecież to jest mało możliwe, wezmę sobie drabinę i słuchajcie, będę śledził tego fejkowego Ercia. Dobra, skoczę gdzieś tutaj. Oj, dobra, ej, poszedł chyba w tą stronę. Tak, jest tutaj. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zauważy, ale też nie wiem gdzie on idzie. I dokąd on zmierza? Chodzi sobie na razie po prostu bez sensu, w kółko sobie chodzi. Siemanko widzowie, tutaj Ercio, zostawcie łapeczkę w górę. Siemanko widzowie, tutaj Ercio, zostawcie łapeczkę w górę. Siemanko, tutaj Ercio. Ej, o co chodzi, wy to słyszycie? Ta podróbka się przedstawia jako ja. Cały czas mówi, że siemanko, tutaj Ercio i tak dalej. Przecież to nie jest prawdziwy Ercio. Znaczy jedną rzecz mówi prawdę, żebyście zostawili łapeczkę w górę. Także więc możecie zostawić i subskrypcję z dzwoneczkiem też, będzie mi bardzo miło. Ale słuchajcie, dlaczego się pode mnie podrabia i mówi, że jest Erciem, skoro nie jest prawdziwym Erciem. O co chodzi, słuchajcie, nie wiem co mam robić. Ej, co ja powinienem teraz zrobić? Czy zbanować go? Nie mogę go chyba zbanować z prywatnego serwera. No to nie wiem co mam zrobić, albo go zgłosić za podszywanie, czy coś takiego. On tu idzie, nie, że mnie tylko nie znalazł. Dobra, nie widzi mnie, on jest taki ślepy chyba. Dobra, uciekam stąd, ej, słuchajcie, nie wiem co robić, naprawdę, jestem mega w szoku. Siemanko, tutaj Ercio. Tu Ercio. Ercio. Ercio! Ej, co się dzieje? Jaki ma mega straszny głos! Zaczął mu się modulować głos, już w ogóle to jest mega dziwne, że on ma bardzo podobny głos do mnie, co nie? Nie wiem, czy go słyszeliście, ale naprawdę jest mega podobny głos do mnie, a później zaczął mu się tak mega modulować i taki demoniczny się stał ten jego głos. Ej, nie wiem, słuchajcie, co robić? Gdzie on jest w ogóle? Co się dzieje? Zobaczcie na tą podróbkę, ona nagle ma czerwone oczy! A ja tutaj jestem, słuchajcie, on biegnie w moją stronę, ja muszę szybko stąd spadać, słuchajcie. Co się stało? On zaczął mega dziwnie głos modulować, jakieś czerwone oczy mieć. Ej, nie wiem co robić. Wskoczę na to metro, ukryję się gdzieś tutaj, żeby on mnie nie znalazł czasem. Ej, co się dzieje? Nie wiem co to jest za podróbka i bardzo mi się to nie podoba. To jest jakiś mój klon. Jakiś chyba nawiedzony klon. Mam nadzieję, że on mnie nic nie chce zrobić, słuchajcie. Ale naprawdę, no nie jest wesoło. Dobra, pobiegł do motelu. Mam wrażenie, jakby on mnie cały czas szukał. Albo cały czas, nie wiem, szukał jakichś moich widzów, żeby ich oszukać, że to jestem ja tak naprawdę. Rozumiecie o co chodzi? On chyba chce wszystkich oszukać, że on jest prawdziwym Erciem. Mi się to bardzo nie podoba. Coś z tym muszę zrobić, tylko nie wiem co. Ej, czy ja dobrze widzę, że ten klon biegnie prosto na mnie i to jeszcze z siekierą? O mój Boże, tak, chyba dobrze widzę. Muszę stąd szybko spadać, słuchajcie. Ej, on jest chyba szybszy ode mnie. Nie, co robić? Jakąś szybką kryjówkę muszę wymyślić. Gdzie jest jakaś fajna kryjówka? Dobra, za kościołem się schował, może mnie nie znajdzie. Błagam, żeby ten klon mnie nie znalazł. Dobra, chyba nie wie, gdzie jestem. Nie wie, gdzie jestem, bardzo dobrze. Patrzcie, on pobiegł gdzieś tam chyba. Co jest? Szuka mnie dalej. O mój Boże, masakra. On jest siekierą goni, to jest już mega podejrzane, mega dziwne. Dobra, idę teraz. Ło, dobra, poszedł na dół, okej, całe szczęście, słuchajcie. Całe szczęście, że ten klon nie wie, gdzie ja jestem. Ej, dobra, to już zaczyna być naprawdę dziwne, słuchajcie, ponieważ ten gość zrobił sobie dom na moim prywatnym serwerze. Ja chciałem sobie tutaj w tym miejscu zrobić domek, ale patrzcie, tam jest jakiś domek. Ale co jest najdziwniejsze, to ja na flikami sobie mogę latać i widzę wszystko, co tutaj się dzieje. I patrzcie, co jest napisane. Zapraszam do domu Ercio, że niby to jest mój dom, co nie? I są moje zdjęcia normalnie zrobione. I patrzcie, co jest z przodu napisane. Prawdziwy
prawdziwy dom Ercio. Przecież to nie jest prawdziwy dom Ercio, to jest w ogóle jakiś fake. To mi się naprawdę bardzo nie podoba. Dlaczego ktoś się pode mnie podszywa? I słuchajcie, muszę to zakończyć. Dlatego w tym momencie jadę do tego domu, tam pewnie będzie ten fejkowy Ercio i muszę mu powiedzieć parę słów ode mnie. Muszę mu powiedzieć, że ja nie chcę, żeby on udawał mnie, żeby oszukiwał, słuchajcie, że jest prawdziwy, bo to nie jest na pewno miłe. Dlatego jadę tam, no i zobaczymy, czy spotkam go i co on mi takiego powie. Trochę się boję też w sumie, bo on mi przed chwilą z siekierą gonił i tak dalej, także no, nie wiem, czy to będzie mądre, ale trudno, muszę zaryzykować, słuchajcie, bo nie chcę, żeby jakiś fejkowy Ercio was oszukał. Dobra, okej, no i wejdźmy sobie do tego domu, jest otwarty. Halo, czy ktoś tutaj jest? Panie fejkowy Ercio, ten dom w sumie mega pasuje, ponieważ po pierwsze jest żółty, a po drugie troszkę ma jakieś automaty z grami, no także, mega pasuje. Tutaj jest, słuchajcie, jakiś sekret w tym domku, ale ja nie mam permisji, żeby to zrobić, nie mogę tutaj wejść. Dobra, mogę, jednak nie muszę mieć permisji, żeby wejść do tego domku. Dobra, ale jego tutaj nie ma. Wiecie co, ja sobie wezmę siekierę na wszelki wypadek, albo wezmę sobie broń, skoro on ma siekierę, to ja sobie wezmę broń. O tak, to jest dobry pomysł, weźmy sobie taką na przykład, okej. Teraz myślę, że jesteśmy bezpieczni w miarę. Ale widzę, że tutaj Ercia nie ma tego fejkowego, tego mojego klona, także no nie wiem, wyjdźmy sobie do góry. Przeszukam cały dom po prostu, przeszukam cały dom i zobaczę, czy jest ten mój klon tutaj i będę musiał sobie z nim wyjaśnić parę rzeczy, ponieważ bardzo mi się nie podoba to, co on robi. Tutaj go nie ma, ej, no to w całym domu go w takim razie nie ma, co jest, nawet w sekrecie. Ej, to już zaczyna być mega podejrzane. Prawdziwy dom Ercio, ale przecież to nie jest prawdziwy dom Ercio. Ej, to nie wiem, co mam robić tak szczerze. Można zostawić mu, słuchajcie, w skrzynce pocztowej. List mogę napisać. Dobra, no to nie podszywaj się pode mnie. Nie wiem, czy tak się pisze pode mnie. Nie podszywaj się pod Ercia. O, tak będzie bezpiecznie. Wysyłamy to, słuchajcie. Dobra, wysyłam list i no nie wiem, no i ta osoba powinna to odczytać, żeby właśnie się pode mnie nie podszywała. Okej, słuchajcie, jest problem poważniejszy niż myślałem, ponieważ ta osoba ewidentnie mnie musiała teraz obserwować i wie o tym, że jestem w jej domu. I słuchajcie, zamknęła mnie w tym domu, korzystając z tego, że jestem w środku. Nie mogę się teraz wydostać. Każdy drzwi są zamknięte. Ja nie mam żadnych permisji. Nie mogę nic zrobić, zostałem zamknięty w domu właśnie tej osoby, tego mojego fejka, tej mojej podróbki, tej fałszywki po prostu. Jestem już mega zły, ponieważ nie lubię, kiedy ktoś się pode mnie podrabia, słuchajcie. Jeszcze to, że zrobił sobie podobnego skina, to mi nie przeszkadzało, ale tak pisać, że jestem że jest Erciem i tak dalej, no nie jest to miłe, no proszę cię, no. Ty mój klonie, jeśli mnie słyszysz, to błagam, przestań i uwolnij mnie z tego domku, dobrze? O, jest mega źle, bo zobaczcie, co się dzieje, ta osoba ma jakiegoś Game Passa, który pozwala zrobić, słuchajcie, robić ten pożar na zawołanie. I ona mnie zamknęła w tym domku, który się pali. Muszę stąd spadać jak najszybciej. Tylko słuchajcie, jak, skoro on mi zamknął tutaj drzwi. Dobra, wezmę sobie leżak, tak, wezmę sobie leżak i powinienem uciec z tego domku. Nie, coraz więcej się pali, słuchajcie. Tutaj już zaczyna być ogień. Dobra, tutaj. To będzie dobre miejsce. O mój Boże, jakie to jest niebezpieczne, słuchajcie. Dobra, gdzieś tutaj, błagam. Jest, udało mi się, dobra, udało mi się uciec. Patrzcie, co ta podróbka Ercia zrobiła. Dosłownie, o mój Boże, on chciał mnie spalić żywcem w tym domu, to jest przerażające po prostu. Ja stąd uciekam, słuchajcie, nie wiem, co powinienem robić, jakim cudem to wszystko się wydarzyło, skoro jesteśmy na prywatnym moim serwerze. Nikt tutaj nie powinien mieć dostępu, bo nawet moi znajomi nie mają dostępu do prywatnego serwera. Ja nie wiem, co ten klon tutaj robi, słuchajcie, czy on jest jakimś hakerem czy coś, nie wiem, ale jest to przerażające. Jeszcze zamknął mnie, słuchajcie, w palącym się domku. No tak się nie robi. Dobra, słuchajcie, mam genialny pomysł. Ostatnio kupiłem sobie takiego fajnego Game Passa, który pozwala mi zrobić takie fajne domki w takich ciekawych miejscach i zrobię sobie domek w tym miejscu. Po pierwsze, będę tutaj wszystko widział, po drugie, będę, słuchajcie, mógł ten domek mega fajnie zabezpieczyć i nikt tutaj nie powinien mnie zaatakować w żaden sposób. Dobra, słuchajcie, zrobiłem sobie taki domek i teraz tak, muszę ustawić jakieś bariery, dlatego wziąłem sobie propsy, wezmę sobie, słuchajcie, lasery ustawię tutaj w garażu, żeby nikt mi czasem nie wjechał. Dobra, może proste ustawię te lasery, bo te lasery są krzywo i tutaj każdy będzie mógł wejść, także ustawię je w ten sposób i ustawię je tutaj. Dobra, lasery, słuchajcie, są. Lasery na drzwi też ustawię, żeby nikt mi nie mógł wejść, ale najpierw to ja muszę tam wejść do środka, żebym ja mógł wejść. Wiecie chyba, o co chodzi. Tak więc, słuchajcie, postawmy sobie też ściany. O, zrobimy taką mega fajną zabudowę. Postawmy tutaj ściany, żeby nikt czasem nie mógł wjechać i nic nam tutaj zrobić. Także postawmy coś takiego. Przez ściany raczej się nie przebiją, chyba że, nie wiem, tirem by ktoś musiał wjechać, a ta podróbka raczej nie powinna mieć tira. Dobra, mamy coś takiego. Ustawmy też, słuchajcie, takie kratki.
taki tutaj, o proszę bardzo, jakieś tutaj kraty, znaczy nie kraty, tylko takie no pudła, takie pudła na paletach, o proszę bardzo. Nie, no, żeby się przez to przebić, to ja nie wiem, co by trzeba było zrobić, to jest raczej niemożliwe. I jeszcze jakieś betonowe bloki, o tak, dobra, siatkę ustawmy też, proszę bardzo, siatkę tutaj ustawimy. To ja tego nie przemyślałem, ponieważ jak ja teraz, słuchajcie, tam wejdę, będę to chyba musiał przeskoczyć wszystko, ale dobra, może dam radę. Okej, okay, ustawiamy tak, dobra, no i myślę, że słuchajcie, jest gotowe, taka osłona jest całkiem spoko, więc teraz sobie musimy przejść, o dobra, tutaj mamy przejście nawet, dobra, coś takiego zrobimy, no i teraz jeszcze ja sobie wejdę do domku, tutaj sobie stanę, wezmę sobie, słuchajcie, laserki, proszę bardzo, postawię tutaj taki laserek przed drzwiami, o, nikt mi teraz nie wejdzie, no i tak to wygląda, myślę, że to jest spoko, o, proszę bardzo, no i mam naprawdę zabezpieczony dom, także teraz jeszcze zamknę, słuchajcie, drzwi na kłódkę, proszę bardzo, usunę sobie te rzeczy, no i nikt mi tutaj już nie powinien przeszkodzić, wejdę sobie do góry i się tutaj, słuchajcie, wyksiluję. Dobra, słuchajcie, jest mega słaba sytuacja, ponieważ ktoś tutaj wjeżdża tirem, zobaczcie, przebił te ściany, nie, wjechał w mój dom, rozwalił mój dom, słuchajcie, o co chodzi? Kto jest w tym tirze? No ta podróbka, patrzcie na to! Idź stąd, ty klonie! Dobra, to już przestaje być śmieszne, czy on dalej... On wchodzi... Nie, on wszedł i trzymał broń! Dobra, muszę coś zrobić. Dobra, tutaj jest, słuchajcie, taki sekret w tym domku. Schowam się tutaj. Ej, wchodź... Nie, on ma siekierę w ręce, o mój Boże. Dobra, to już przestaje być śmieszne. Na początku jeszcze to było w miarę śmieszne, ale teraz... Teraz ten klon już przestaje być śmieszny. On mnie chce, słuchajcie, zabić tutaj na Brookhaven. Przecież to jest straszne. A kysz klonie. Dobra, ja muszę być teraz trochę ciszej, żeby on mnie nie usłyszał, ponieważ on może mnie słyszeć w sumie. Ej, strasznie mi się to nie podoba, naprawdę. Nie wiem, co powinien robić. Zresztą ja mam broń niby. Mógłbym zacząć strzelać, słuchajcie, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, strzelam w niego, słuchajcie, i uciekam. Strzelam i uciekam. Te lasery nic nie dają. Zapomniałem, że te propsy na Brookhaven są beznadziejne. Dobra, strzelam w niego, słuchajcie, w tego klona głupiego. I uciekam jak najszybciej, dobra. Uciekam, słuchajcie, deską. Nie powinien, o dobra, dobra, nie powinien mnie dorwać. Wziął sobie hulajnogę, ale na spokojnie. Mam tutaj pojazd za premium, także myślę, że na spokojnie mu ucieknę. Ale znowu rozwalił mój dom, słuchajcie. Znowu wszedł do mojego domu i on jest zawsze krok przede mną. Zawsze sobie daje radę, jakby wiecie, mnie pokonać tutaj. Dlatego nie wiem już, co powinienem zrobić. Chyba przestanę, słuchajcie, grać już na Brookhaven. Chyba już nie będę więcej grał na Brookhaven, skoro ten klon mnie tutaj prześladuje. Nie mam pojęcia, co powinienem robić. To jest głupia podróbka. I nie wiem, co, słuchajcie, mam robić teraz. Dobra, no i tam sobie jedzie, patrzcie. Jedzie tam, gdzie ja. No nie wierzę, nawet robi to samo, co ja i jedzie w te same miejsca. Denerwuje mnie to już bardzo. Także koniec, zrobi sobie własnego skina, tylko będzie się podrabiał pode mnie. To jest nie fair, słuchajcie, to jest bardzo niesprawiedliwe. Okej, słuchajcie, podjąłem decyzję. Wychodzę z Brookhaven. Ej, co się stało? Ej, porwał mnie ten klon. Zostaw mnie, klonie, no człowieku. Dobra, przesiadaj się do mnie, na pasażera. Ej, o co ci chodzi? Dlaczego mi tak bardzo przeszkadzasz? Kim ty w ogóle jesteś? I dlaczego się pode mnie podszywasz, ty klonie? O co ci chodzi? Ja ci nic nie zrobiłem, a ty się mega słabo zachowujesz dla mnie. Jestem twoim klonem, bo chciałbym być dokładnie taki jak ty. No przestań, ale to się mogliśmy zakolegować, a nie, że ty się musisz pode mnie tak chamsko podrabiać. No weź, masz takiego samego skina jak ja i się jeszcze mi bardzo przeszkadzasz. To jest naprawdę niemiłe. Co ty chcesz ze mną zrobić? I w ogóle jakim cudem ty masz tak bardzo podobny głos do mnie? To jest jakieś niesamowite w ogóle. Przeszedłem operację zmieniania głosu, aby mieć taki sam głos jak ty. A teraz cię załatwię i będę udawać prawdziwego Ercia, a twoi widzowie o niczym nie będą wiedzieć. Ej, no tak się nie robi, no coś ty. Nie możesz się pode mnie podszywać, ale i tak wszystko widzowie będą wiedzieć, bo ja wrzucę ten film i wszystko będą widzieć to, co się wydarzyło. Tak? A ciekawe, czy zdążysz wrzucić ten film, zanim cię załatwię. Załatwię cię, przejmę twój kanał i widzowie nic nie będą wiedzieć. Kurde, widzowie, jest mega niefajnie, ale słuchajcie, jeżeli wrzuciłem ten film, to znaczy, że nic mi się nie stało i że raczej żyję. Nie wiem, no oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, jak to się skończy, bo sam jestem naprawdę ciekawy. No to co ze mną teraz robisz? A może się jakoś dogadamy, co? Może nie musisz mnie wcale załatwić, prawda? O Jezu, no weź, nic ci nie zrobiłem. Serio mnie zrzucisz z tej góry, to będzie naprawdę nieprzyjemne, no. No wiesz, zawsze się możemy dogadać, prawda? Jeśli chcesz przeżyć i mieć dalej swoje kanały, no to zaproponuj coś. Dobra, ale co mam zaproponować? No to czego ty chcesz, bo ja nawet nie wiem. No dobra, no to chcę, żebyś nagrywał ze mną filmy. Co? Nie, no chyba zwariowałeś. Nie ma takiej możliwości. Jesteś moim klonem i przed chwilą mnie chciałeś załatwić. Nie nagrał z tobą żadnego filmu. Aha, no to cię teraz zrzucę z góry. Nie, no dobra, nie zrzucaj mnie, słuchaj. To nagramy sobie kilka filmów razem, okej? Okay? Niedużo, spoko? No dobra, może być. Przynajmniej będę taki jak ty. Tak, tak. Ale i tak mega chamskie jest to, że jesteś moim klonem. Dobra, mogę zostać sam na sam z widzami? Chcę się ich coś zapytać. Dobra, możesz. Okej, okay, dzięki. Ej, słuchajcie widzowie, bo to jest mega dziwna sytuacja, ponieważ ten klon powiedział, że chce ze mną nagrać parę filmów. No i teoretycznie się zgodziłem, ale chciałbym się zapytać was, co o tym sądzicie? Czy ja powinienem posyłać tego klona? No nie podchodź do mnie. Czy ja powinienem posyłać tego klona? I czy ja powinienem, słuchajcie, z nim ponagrywać parę
parę filmów. Patrzcie, on cały czas mi przeszkadza. Powinienem z nim nagrać parę filmów i wiecie, posłuchać go, żeby mnie tutaj nie załatwił. Czy raczej załatwić to w inny sposób, w jakiś wiecie, coś innego wymyślić. Zresztą wy możecie coś wymyślić i napisać właśnie w komentarzu. Ej, co to jest? Też to widzisz? Chyba YouTube polecił ten film specjalnie dla ciebie. Nie wiem czemu akurat ten, ale możesz kliknąć i sprawdzić. Skoro YouTube polecił go właśnie tobie, to pewnie oznacza, że ci się spodoba. Więc klikaj na ten film i koniecznie go sprawdź. A ten film się kończy, więc nie czekaj i klikaj na ten film obok. No szybko, bo nie zdążysz.